Minęła godzina 15:00, 26 dzień października 2022 roku. Witam serdecznie wszystkie panie i panów radnych w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie. Witam także zaproszonych gości. Szanowni Państwo, otwieram 53. sesję Rady Miejskiej w Złotowie. Stwierdzam prawomocność obrad. Na tę chwilę pracuje 13 radnych. Nieobecni na ten moment to panowie Stanisław Wojtuń i Łukasz Piosik. Szanowni Państwo, punkt kolejny, przyjęcie protokołów z nadzwyczajnej 50. i 51. sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Czy są pytania do protokołów? Jeśli nie ma, protokoły zostały przyjęte. Punkt kolejny, powołanie sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad. Na sekretarza dzisiejszych obrad proponuję radnego pana Henryka Golę. Panie radny, czy wyraża pan zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Został przedstawiony Państwu porządek obrad. Czy są pytania do porządku obrad ze strony Państwa radnych? Proszę bardzo, pan Stanisław Wełniak. Ja nie do porządku obrad, ale tak nie bardzo wiem, w którym punkcie. Mianowicie chodzi o taką rzecz, ponieważ państwo burmistrzowie siedzą tutaj z boku i okazuje się, ja nawet o tym nie wiedziałem, ale zwrócono mi uwagę. I to nie jedna osoba, że w tej sytuacji, jeżeli ktoś nie siedzi tutaj, to ta kamera, która pracuje, ona po prostu nie obejmuje to. I wychodzą takie dość dziwne sytuacje, jeżeli chodzi o relacje z tej sesji, że nie wiadomo, kto to mówi, prawda? I dlatego jeszcze raz moja prośba, żeby państwo zechcieli usiąść tutaj, co by przede wszystkim, po pierwsze, dało możliwość, żeby będziecie pojawiać się w tych nagraniach, tam nie wiem, to jest chyba internetowe jakieś nagranie, a po drugie, no ja mam nie tylko ja mam trochę ułomności słuchowe i ten mikrofon nie tak działa jak tutaj te mikrofony przy tym i kiepsko słychać, dlatego mój apel, abyście państwo zechcieli usiąść, nie wiem, czym to jest spowodowane, że siedzicie z tyłu. Natomiast jeżeli nadal tak będzie, no to proszę pana przewodniczącego o odpowiednie uregulowania w tym względzie. Dziękuję. Dziękuję, szanowni państwo. 3 października tego roku wysłałem zapytanie właśnie dokładnie w tej kwestii do pana burmistrza, aby ustawić meble, stoły w ten sposób, aby wszyscy mogli w sposób komfortowy obradować. Natomiast nie uzyskałem żadnej informacji ze strony pana burmistrza. Stąd dzisiaj będzie propozycja taka, że jeśli ktokolwiek z gości będzie zechciał zabrać głos, zapraszamy do mównicy. Tak, w międzyczasie dotarli radni panowie, pan Stanisław Wojtuń i pan Łukasz Piosik. Witamy serdecznie. Szanowni państwo, jeśli nie ma pytań do porządku obrad, przejdziemy do kolejnego punktu. Punkt 5. Informacja o działalności burmistrza miasta Złotowa. Była dyskusja na komisjach w poniedziałek. Czy były również pytania, czy są jeszcze inne pytania w tym punkcie? Jeśli nie ma, to informacja zostaje przyjęta. Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych. Czy są interpelacje ze strony pań i panów radnych? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 7. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji. Bardzo proszę. Pan radny Krzysztof Żelichowski, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Witam pana, panie przewodniczący. Witam wszystkich radnych. Witam również zaproszonych gości. Ja mam dwie sprawy. Jedna sprawa to jest, ja już zgłaszałem to pani wiceburmistrz i chciałbym się dowiedzieć, jak daleko jest sprawa drogi, to znaczy ulicy Polnej. Teraz przy budowie tego budynku lokalnego została uszkodzona nawierzchnia i krawężniki na tej drodze. I chciałbym wiedzieć, kto za to będzie odpowiadał, czy ten wykonawca, czy ten, który przywoził ten materiał, który uszkodził, nie wiem. A druga sprawa, to mam pytanie odnośnie prowadzenia biura prasowego dla miasta Złotowa w związku z programem norweskim, chyba Złoto Wielkopolskie Zdroje.
który nie wiem, czy został ogłoszony, czy był przetarg, czy były zapytania. Z tego co wiem, to nie było zapytań do redakcji, do i mam pytanie, to jest przetarg na 17 700 zł. No, od lipca on się zaczął i kończy się w październiku. Co zostało w ramach tego przetargu zrobione? Tego programu. Dziękuję. Dziękuję. Czy są inne zapytania ze strony państwa radnych? Pan Łukasz, pan radny Łukasz Piosik, proszę. Witam państwa serdecznie. Tu w sprawach różnych pozwolę sobie zaprosić państwa radnych i wszystkich obecnych na wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Dom Kultury w Złotowie imienia Henryka Piosika. Tu zwłaszcza do pana Stanisława Wełniaka. Dom Kultury w Złotowie, takie stowarzyszenie, a nie Złotowski Dom Kultury, bo takie nie istnieje. A wiem, że są takie adnotacje. Chciałbym państwa serdecznie zaprosić na koncert organizowany przez to stowarzyszenie w najbliższą niedzielę 30 października o godzinie 20:30. Wystąpi wspaniały zespół wokalny żeński Rekontra wraz z stowarzyszeniem saksofonisty Szymona Łukowskiego. Dziękuję. Aha, i jeszcze podkreślić radnym, zwłaszcza panu Wełniakowi Żelichowskiemu i Koronkiewiczowi, wydarzenie finansowane jest tylko i wyłącznie ze środków Stowarzyszenia Dom Kultury w Złotowie imienia Henryka Piosika. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Czy są jeszcze inne pytania i sprawy różne? Pan Henryk Gola, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, Szanowna Rado, Szanowni Goście. Mam pytanie do Pana Burmistrza, takie króciutkie odnośnie Norwida i wjazdu koło Biedronki. To pewnie jest temat związany z drogą powiatową, ale tam się porobiły takie dosyć mocne wyłomy. Być może trzeba by tam się zwrócić pismem do powiatu, aby ten defekt nawierzchni został usunięty. Dziękuję. Pani Radna, bardzo proszę. Ja przepraszam, Marula, chyba ominęłam ten jeden punkt. Jestem. Właściwie mam interpelację i zapytania. Czy jeszcze bardzo mogę? Proszę. W związku z obecnie panującą sytuacją, to jest zaopatrzenie mieszkańców miasta Złotowa w opał na okres zimowy, miesiąc październik 2002 do miesiąca kwietnia 2023. Jakie zostały podjęte działania w zakresie pomocy w zakupie opału dla osób o małych zasobach finansowych, dwa osób samotnych, które nie mają rodziny i trzy osób z niepełnosprawnością. Pomocy w dowozie i rozładunku wszelkiego opału, węgiel, drewno dla wyżej wymienionych mieszkańców miasta. Czy Urząd Miasta dysponuje ilu mieszkańców i w jakim zakresie potrzebuje takiej pomocy? Czy miasto przygotowuje tak zwane wyspy ciepła, jeżeli będą duże spadki temperatury? Jeżeli takie wyspy ciepła są wyznaczone, kiedy i jak mieszkańcy miasta będą powiadomieni i jakie będą obowiązywały zasady czy reguły? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania ze strony państwa radnych? Ja mam dwie sprawy. Pierwsza kwestia to chciałbym zgłosić brak oświetlenia na nowo co oddanej ulicy Zamkowej. Mieszkańcy od wczoraj uzyskałem taką informację, że nie ma oświetlenia zupełnie, więc jest niebezpiecznie, więc bardzo proszę o sprawdzenie tej kwestii. A druga kwestia dotyczy ustawy węglowej, która została przyjęta przez Sejm w tamtym tygodniu. No, ustawa węglowa to jest palący problem w ostatnich dniach i chciałbym spytać, jak miasto się przygotowuje i czy zamierza się przygotować do sprzedaży, dystrybucji węgla w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Pani radna Mariola Werner chciałaby jeszcze zabrać głos. Ja bardzo proszę. Ale sobie nie przygotowałam. Przypomniałam sobie jeszcze o świetle. Mieszkańcy tutaj ulicy Westerplatte prosili, żeby zwrócić uwagę, że na głównej ulicy jest bardzo słaba widoczność. Chodzi o nie samą ulicę, ale o chodniki i tutaj przy rampie i od strony bloku numer 2 Westerplatte. Przynajmniej osoby starsze i mówią, czy można by tam jednak dodatkowo jakieś oświetlenie postawić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę, to zapraszam do mównicy pana burmistrza lub przedstawiciela magistratu. Szanowni mieszkańcy, szanowni państwo radni, szanowni goście.
Tematów jak zwykle z naszych okresów tutaj między naszymi spotkaniami jest dużo. Jesteśmy w bardzo w tej chwili takim okresie dynamicznych działań związanych z bardzo ambitnym budżetem, który realizujemy i związanych z sytuacją, która się w Polsce dzieje. I rzeczywiście warto tutaj myślę powiedzieć, co nasz samorząd, co ja jako burmistrz, organ wykonawczy planuję w kontekście tworzonych dokumentów. Przypomnę, na dzisiaj, jeśli pytacie o kwestię dystrybucji węgla, nie mamy jeszcze wszystkich całej pełnej wiedzy i nie mamy jeszcze podstawy prawnej do działania, nie ma jeszcze zakończonych prac legislacyjnych. Chyba się dzisiaj skończą, ale tego nie wiemy. Nie mamy wglądu w rozporządzenie, które określi szczegóły, więc nie możemy odpowiadać na pytania niektóre precyzyjne, takie, które mówią, że kto co gdzie komu zawiezie. Mamy ustawę, której wynika, że jednak nikt z nas nie będzie woził tego pod dom. To obserwujemy dobre różne praktyki, które samorządy planują podjąć jakby od pierwszego dnia, jak zacznie obowiązywać ustawa. Ale tą deklarację mogę powiedzieć. Złożyłem ją wojewodzie, że gmina wchodzi w ten program, tak? Jeżeli mamy pomóc mieszkańcom, to w tym procesie jakby dostępu do regulowanej ceny, węgla o regulowanej cenie, pomijając jakby całą ocenę tej sytuacji, jak to wpłynie na rynek, to w ostatnim czasie wiele temu poświęcaliśmy uwagi na wielu spotkaniach, w których byliśmy i w organizacjach samorządowych, w których uczestniczymy, ale generalnie jesteśmy na tak i czekamy na szczegóły. Będziemy wyłaniać podmiot, który będzie to w naszym imieniu robił, ale nie wiemy, jak będzie wyglądała weryfikacja tych osób, jak będzie wyglądało rozliczanie, kto będzie miał na stanie, jak wygląda płatność. Więc pytań jest tak dużo, że na wszystkie nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć. Kolejna sprawa to sprawa energetyczna. Podpisałem umowę wraz z 29 innymi gminami. Uczestniczymy w zakupach grupowych. Zakupy te rozstrzygnęły się w podziale na budynki i oświetlenie uliczne 4-krotnie wyższą ceną. Dopiero wtedy, kiedy termin podpisania tej umowy był przesuwany już do końca jakby możliwości, pojawiły się informacje, że trwają prace nad uregulowaniem cen dla samorządów. Też te informacje jeszcze nie są pełne. To, co mogliśmy zrobić, aby po prostu nie zostać z niczym, podpisaliśmy umowę na te warunki, a więc nie 500, a 2000 zł za megawattogodzinę, lobbując bardzo silnie, aby w ustawie, i tak podobno jest to zapisane, że będą te zamrażane ceny dotyczyć także umów zawartych. Więc mam nadzieję, że to się w pełni wyjaśni. Uwierzę w momencie, kiedy podmiot, który na tą energię dostarcza, stosowny aneks z nami podpisze na podstawie tej ustawy. Wtedy pani skarbnik będzie mogła realnie wpisać w kosztach bieżących pozycji energia elektryczna kwotę, którą będziemy mogli zamykać w całym budżecie. Na dzisiaj kolejna bardzo duża niewiadoma, jak to będzie wyglądało. Jeśli te regulacje i zamrożenie cen czasami by nas nie miało dotyczyć, to przypomnę, że o 1 600 000 wyższy koszt energii elektrycznej jest w tej chwili na tle ubiegłego roku. Sprawy, które podawaliście Państwo jako bieżące, no, zapisaliśmy i na pewno będą rozpatrzone co do nierówności na drogach czy oświetlenia ulic. Umowa, którą pytał pan radny Krzysztof Żelichowski, jest to umowa zawarta w zakresie promocji działań związanych z funduszem norweskim, ponieważ dla tego projektu bardzo istotne jest, aby ten przekaz był wiarygodny, aby ten przekaz do społeczeństwa był prawdziwy, niezmanipulowany, z pominięciem jakichś nieprawdziwych informacji. Dlatego tych przekazów jest bardzo dużo. Oczywiście przygotuję panu bardzo chętnie zestawienie, jakiego rodzaju już przekazy zostały skierowane, jakie miały odbicie. To jest przekazanie informacji do agencji prasowych. Wyłonienie firmy odbyło się poprzez zaproszenie. Nie wszystkich zapraszaliśmy. Są takie firmy, pewnie tą firmę pan ma na myśli, firmę kolegi, której nie stać nas po prostu, bo kiedy ostatnia umowa, wiem stąd, że umowa, która była zawarta między naszą spółką BZWiK
miejscową agencją była znacznie wyższa, kiedy ktoś żąda sobie prawie 5000 zł za zorganizowanie konferencji prasowej, gdzie trzeba postawić kubek z wodą, no to na to nas nie stać, więc robimy w innej formie i oczywiście zachowane są tutaj wszystkie reguły i prawidła, może się o tym każdy przekonać. To jest dzisiaj ważne. Budując markę Złoto Wielkopolskie Zdroje, musimy zadbać o wiarygodny przekaz, a tu w mieście mamy z tym ogromny problem. Komuś na tym zależy, aby ten przekaz był manipulowany i dlatego generalnie jest to tendencja w wielu samorządach, żeby podawać materiały u źródła. Nie wiem, czy pominąłem coś, co chcieliby Państwo jeszcze, żebym dodał, to póki jestem tutaj, chętnie odpowiem. Bo generalnie traktuję, że pozostałe sprawy zostaną odpowiedziane Państwu pisemnie. Dziękuję. Zgłasza się Pan Radny Krzysztof Żelichowski. Proszę. Panie Burmistrzu, mi nie chodziło o to, kto to przeprowadza, tylko o to, jak był przeprowadzony i wyłoniony ten oferent, ten prowadzący. Skoro Pan mówi, że upominam się o aktualności lokalne, to panu powiem, że aktualności lokalne są największą tutaj agencją promocyjno-reklamową i o tym, co pan mówi, że MSWiK był promowany, był na pewno promowany, to znaczy te konferencje były i ta suma była większa, bo był dłuższy okres czasu, w którym trwał ten program. Jedna sprawa. Pan mówi, że to jest mój kolega, a mam pytanie, czy pan Kuźmicz Krzysztof jest pana kolegą? Proszę. I to jest ten poziom dyskusji, który pozwala, właśnie powoduje, że nie siedzę tutaj z Państwem. Ja po prostu na takim poziomie nie rozmawiam. Mam przyjemność mieć wielu kolegów. Cieszę się bardzo i działamy w regułach prawa. Więc niech Pan nikomu nic nie załatwia, tylko się upewni, że wszystko jest jak należy, ponieważ wykonujemy wszystkie działania, które wykonujemy na jakiejś konkretnej podstawie, zgodnie z prawem. Taka jest moja rola. Jestem też od tego, aby kontrolować innych w tym zakresie, więc to jest dzisiaj temat, który musimy w mieście poprawić, ponieważ jakość przekazu jest na fatalnym pułapie. Dziękuję. Pan Krzysztof Żelichowski raz tak, jeszcze. Tak, oczywiście. Panie Burmistrzu, ja nie wywołałem tego tematu, to pan wywołał temat kolesiostwa. I uważam, że no, mam rację. Jeszcze coś chciałem powiedzieć. Aha, ja co na komisji prosiłem pana, żeby był ktoś z referatu. Pan się znowu teraz, bo nie udzieli mi pan odpowiedzi, co było zrobione w tej kwestii, w tym programie. Ja na komisji pytałem się, że jest godzina 15, sesja się zaczyna o godzinie 15 i żeby był pracownik odpowiedzialny właśnie za realizację tego projektu. Powiedział mi pan, że odpowie mi pan na wszystkie pytania. Więc pytam, proszę mi powiedzieć, co było zrobione w ramach tego projektu. Dziękuję. Bardzo proszę. Dobrze, panie Krzysztofie, bardzo chętnie przygotuję panu tę informację na piśmie. Może im później, tym lepiej. Było zrealizowanych kilkanaście przekazów medialnych w zagadnieniach, które dotyczą rozwoju miasta, rozstrzygniętych przetargach. Jeżeli by pan miał chwilę czasu, proszę wejść na nasz profil facebookowy, to się pan o tym dowie, ale jeśli pan tego nie ma, to otrzyma pan tę informację. I mam nadzieję, że pan się z nią dobrze zapozna i chętnie i też ją powieli. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania ze strony państwa radnych? Pan Łukasz Piosik, proszę. Ja sobie pozwolę zadać pytanie tutaj panu Krzysztofowi Żelichowskiemu. Czy to przypadkiem nie jest nic innego jak ubolewanie, że właśnie aktualności lokalne, które doskonale wiemy, że... No a czemu pani Mariolu już mi przerywa, jak tylko... A taka sama dyskusja, jak pan Krzysztof Żelichowski prowadził. Czy to nie jest ubolewanie właśnie dlatego, że... No panie Wełniak, i znowu pan, nie. Długo mnie nie było, że nie ma pan na kogo krzyczeć. Panie radny, przepraszam. No to niech pan odpowie do mikrofonu. Czy to nie jest ubolewanie państwa właśnie, że akurat te media nie wygrały przetargu, albo nie stanęły, albo nie wzięłyby to były pod uwagę? Panie radny. Przecież wiemy, że właśnie nieobiektywnie wobec nas. No niech... Panie radny, padło konkretne pytanie i będzie konkretna odpowiedź. Pan radny Krzysztof Żelichowski. Panie Piosik, niech mi pan powie, w którym momencie w moim pytaniu było zawarte jakieś pytanie o aktualności lokalnej. Niech mi pan powie. Czy ja wywołuję ten temat? Ja nie wywołałem tego tematu. Ja tylko pytam o to, o czym przeczytałem.
Panie Żelichowski, w swojej odpowiedzi pan dalej odpowiedział, że tutaj jest zarzucane kolesiostwo. No jak doskonale wiemy, no przecież pan współpracuje, a przynajmniej współpracował w trakcie wyborów, bo nawet robiąc tam, przygotowując się do zdjęć ulotek, to pan za komputerem właśnie w redakcji Aktualności Lokalne siedział i nie wiem, nie potrafię pan oficjalnie tego powiedzieć i przecież widać, w jaki sposób jest w ogóle to pytanie zadawane, tak? Dziękuję. Pan Krzysztof Żelichowski. No ja niestety się muszę odnieść do tych bzdur, które opowiada pan Piosik. Oczywiście. Oczywiście. No, a czy ja mówię, że ja tam nie pracowałem? No, ale co? Jaki to jest związek między tym a tym? Jaki jest związek między wyborami, a tym, o co pytałem tutaj w tej kwestii teraz? Dobrze, panowie. Serdecznie. Niech mi pan powie. Szanowni państwo, nie rozstrzygniemy i nie znajdziemy właściwie odpowiedzi na to pytanie. Chciałbym zabrać głos jeszcze pan burmistrz. Panie burmistrzu, zapraszam do mównicy. Tak, proszę państwa, tego uzupełnieniem. Panie burmistrzu, serdecznie zapraszam. Ja jeszcze tylko chciałem dodać, że w przeciwieństwie do pana Piosika, ludzie mnie szanują i zatrudniają. Dziękuję, pan burmistrz. A pan Żelichowski może sobie... Poczekaj, Łukasz. Pan burmistrz. To pan wywołał nazwę, a ja tylko dodam na koniec. Forma była w formie zapytania ofertowego, skierowana do wszystkich redakcji, w tym tej pańskiej ulubionej czy nie, to już pan sobie odpowie. Także wszyscy mieli okazję konkurować ceną i niech to zamknie tą dyskusję i przejdźmy do pracy. Dziękuję. Wystarczyło na samym początku tak No i na taką odpowiedź czekałem. Czy są jeszcze inne pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę, zamykamy ten punkt. Punkt kolejny, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi złotowskiemu. Czy są pytania do tego punktu? I jeśli nie ma, to przejdziemy do opinii komisji. Bardzo proszę, Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami za. Dziękuję. Komisja Oświaty. Komisja Oświaty również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami za. Dziękuję. I Komisja Budżetu. Komisja Finansów Budżetu jednogłośnie 5 głosami za. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi złotowskiemu. Kto z państwa jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowali wszyscy radni. Oddano 15 głosów. 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan radny. Kto z państwa? Pan Stanisław Wojnar, proszę. Proszę państwa, parę zdań na ten temat chciałbym powiedzieć. Mianowicie, po pierwsze, że te zmiany budżetu WPF-u, które obecnie są rozpatrywane przez Wysoką Radę, ale również i wcześniej, które były uchwalane, powodują, że praktycznie projekt budżetu, który został uchwalony w miesiącu marcu, ma się nijak do tych projektów, które obecnie omawiamy i zamierzamy uchwalić. To oznacza, że nie bardzo, jakby to powiedzieć, jest sens jakiejś dyskusji szerszej, większej, a również i prowadzenia sporów przy projekcie budżetu na dany rok, tak jak to miało miejsce w roku bieżącym, ponieważ te zmiany przewracają ten budżet zupełnie do góry nogami. Ja uważam, że oczywiście to, proszę tutaj nie odbierać, panie burmistrzu i pani skarbnik, że to jest tylko i wina państwa, ponieważ w części tą winę ponoszą władze centralne, wprowadzając różnego rodzaju w trakcie roku zmiany, które kiedyś nie były stosowane i które, no, w moim przekonaniu nie powinny być wprowadzane w trakcie roku, a powinny być podawane samorządom na początku roku, żeby w projekcie budżetu to się znalazło. Powoduje to wszystko, w moim przekonaniu, takie wielkie zamieszanie, które stwarza taką sytuację, że ten budżet jest takim świstkiem papieru i który w zasadzie
No radni nie mają, że tak powiem, jakiejś takiej generalnej oceny, co jest ważne do realizacji przez ten budżet w mieście, a również i takiej oceny, jakie prowadzić działania planowane, aby rzeczywiście można mówić o rozwoju miasta. To takie zdanie ogólne i wydaje mi się, że to jest zła tendencja, jeżeli chodzi o planowanie finansów samorządów i również planowanie, jeżeli chodzi o tą część, o którą tutaj, za którą tutaj odpowiada burmistrz miasta i pani skarbnik. Nie mówię o pani obecnej skarbnik, tylko mówię o pani skarbnik poprzedniej i poprzednich, które były w trakcie, że to znaczy te działania przyczyniają się, że tak powiem, do tego rozgardiaszu, który w tych finansach i w tych planach budżetowych jest. Proszę Państwa, żeby nie być gołosłownym, jeżeli na dzisiejszej sesji podejmujemy uchwałę o zmniejszeniu dochodów o 4,2 miliona złotych, w tym wydatków bieżących o 3,8 miliona złotych, no to samo się tutaj ciśnie na usta, dlaczego takie zmiany muszą być wprowadzane, czy nie można było ich przewidzieć na etapie planowania. Ja uważam, że w dużej części można było to przewidzieć i to, co tutaj jako radni żeśmy zwracali uwagę panu burmistrzowi i pani skarbnik, że ten budżet generalnie na ten rok jest źle przygotowany i te spory, które były na początku roku i w końcówce roku ubiegłego, pokazują, że my jako radni żeśmy mieli uzasadnione obawy, że ten budżet będzie taki, jaki obecnie jest. Zmniejszenie wydatków natomiast, proszę Państwa, następuje o 6,9 miliona złotych, prawie 7 milionów złotych. Z tego wydatków bieżących 2,6 miliona złotych. Jeżeli odłożymy na bok te wydatki takie standardowe, konieczne, które są z finansowaniem opieki społecznej, oświaty, prawda, i innych tych wydatków, a które odnoszą się jedynie do takich wydatków rzeczywiście, od których zależy decyzja Rady, to można powiedzieć, że to rzeczywiście ten projekt budżetu, który żeśmy uchwalili tam w miesiącu marcu bodajże, nie ma żadnego odniesienia do tych zmian, które obecnie jest. Na koniec roku to będą dwa zupełnie inne dokumenty. Zastanawiające i niepokojące jest, że na planowane wysokość inwestycji w tym roku nam bodajże tam jest około 16 milionów złotych, prawie 7 milionów złotych obecnie dzisiaj zmniejszamy wydatki. To jest, proszę Państwa, sytuacja prawie że beznadziejna. Ja za chwilę powiem, jakie jest moje zdanie na ten temat, ale wydaje mi się, że to, o czym żeśmy też zwracali uwagę przy projekcie budżetu, że niemożliwe jest realizowanie takiej ilości zadań inwestycyjnych, które zostały zapisane w projekcie, bo są różnego rodzaju ograniczenia. A poza tym to jest również i tak, że na niektóre zadania po prostu nie było kompletnie żadnego przygotowania. Ani nie było dokumentacji, było tylko hasło, że będziemy to robić, prawda? Natomiast nie było żadnych koncepcji, w jaki sposób to ma być realizowane. Nie było przygotowane, jak powiadam, dokumentacji, kosztorysów i tak dalej, i tak dalej. Za chwilę powiem, jakie to powoduje konsekwencje. Po prostu to wychodzi tak, że niektóre zadania są w moim przekonaniu bardzo wysoko przeszacowane i tutaj panie burmistrzu nie można szermować argumentem, że taki jest rynek, bo rynek zaczyna się od przygotowania specyfikacji. Rynek w inwestycjach samorządowych zaczyna się od przygotowania specyfikacji. Jeżeli jest zapisana kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć,
to oczywiście nikt nie będzie tutaj wspaniałomyślny i nie będzie, że tak powiem, poniżej tego oscylował, skoro zamawiający ma tyle pieniędzy. Ja za chwilę powiem, jakie tutaj uważam, że są popełnione błędy. Można powiedzieć jeszcze jedną rzecz, taką ogólną, która wynika z takiej ogólnej oceny, że jeżeli przyjąć, że w trakcie roku dochody zwiększono poprzez dotacje, które nie były wcześniej planowane przy projekcie budżetu, dotacje z budżetu państwa, no to ta sytuacja, jeżeli chodzi o obniżenie dochodów o te 4,2 miliony złotych, jest jeszcze gorsza. Ja nie wiem, moim zdaniem wymaga to rzeczywiście zastanowienia się i podejmowania takich działań, żeby na przyszłość taką sytuację rzeczywiście poprawić. I przechodzę do inwestycji. Proszę Państwa, no tutaj nie da się tego obronić w żaden sposób, że jest w tym roku, jeżeli chodzi o wykonanie inwestycji, a również to jest związane tutaj, ja już wtedy w tym punkcie informacji o inwestycjach nie będę zabierał głosu, ale to jest związane bezpośrednio z budżetem i z WPF-em. Jeżeli chodzi o poziom inwestycji, jest to, no, mówiąc krótko, no, totalna porażka, panie burmistrzu. Totalna porażka. Wykonanie inwestycji na dzień dzisiejszy jest bardzo niskie. A poza tym jest taka, no, bardzo zła tendencja, że są wykonane inwestycje, które zostały zapisane w budżecie, ale które nie mają żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o mieszkańców Złotowa. Ja tylko tutaj, no, powiem, że na przykład budowa infrastruktury rowerowej za 90 tysięcy. To znaczy, chodzi tutaj o koncepcję, jak te ścieżki rowerowe mają wyglądać. To znaczy, myślę, że no nie trzeba tutaj być jakimś specjalnym tam specjalistą, żeby wiedzieć, w jaki sposób to ma być realizowane. A poza tym to jest bardzo specyficzny temat, ponieważ każdorazowo przy remontach ulic bądź budowie nowych jest ta sprawa indywidualnie rozstrzygana. I te pomysły, które tutaj od czasu do czasu pan burmistrz zgłasza, że trzeba robić to jakoś kompleksowo i w tych miejscach, gdzie to jest utrudnione, że trzeba schodzić z roweru, trzeba to rozwiązać, no to przecież wszyscy wiedzą, że jeżeli tak ma być, no to nie polega to na przygotowaniu koncepcji, tylko w niektórych przypadkach na wyburzeniu budynku, czy poszerzeniu ścieżki rowerowej schodnikiem, czy zwężeniu ulicy i tak dalej, i tak dalej. Następna sprawa, na przykład sprawa dokumentacji na pole namiotowe i stanowiska dla kamperów za 75 tysięcy. Proszę Państwa, no wybaczcie, no ale to naprawdę nie potrzeba tutaj takich pieniędzy wydawać, żeby to wykonać. Oczywiście to nie jest wykonane i jest to podobno ma być realizowane z budową boiska przy ulicy Wioślarskiej, a poza tym już kilkakrotnie mówiłem i powtórzę to jeszcze raz. Jest to po prostu inwestycja niepotrzebna, ponieważ w tym miejscu po drugiej stronie boiska istniejącego jest 15 miejsc dla kamperów i jest również teren na pole biwakowe. Następna sprawa. Program funkcjonalno-użytkowy tężni. No nie wiem, ja uważam, że to wystarczyłoby pojechać do Ciechocinka, porobić parę zdjęć, przygotować specyfikację i taką tężnię zamówić. Program funkcjonalno-użytkowy, który będzie kosztował też kilkadziesiąt tysięcy, a na razie miejsca na tą tężnię w Złotowie nie ma, ponieważ kilka propozycji było i każdy gdzieś tam zgłasza jakieś uwagi, zastrzeżenia, a to ze względu na plan zagospodarowania, a to, prawda, architekt ma jakieś tam, czy konserwator zabytków i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli chodzi o takie zupełnie dla mnie niezrozumiałe różnice cen w poszczególnych
projektach. Projekt na uzbrojenie terenu przy ulicy Powstańców, jak rozumiem, chodzi tam o to, żeby zaprojektować drogi i wykonanie kanalizacji deszczowej i chyba kanalizacji sanitarnej. Ma to kosztować 470 tysięcy. Proszę Państwa, a dokumentacja, która nie wiem, czy jest zlecona, jak w ogóle, bo tutaj ja nie doczytałem się, na jakim etapie to jest, na ulicę Witosa, Leśną, Złotą i ten rejon tam miasta, to jest koszt 90 tysięcy złotych. Jeżeli ktoś mnie potrafi przekonać, dlaczego takie są, że tak powiem, różnice w tych cenach, no to być może, że uznam to za uzasadnione. Ale normalnie to jest po prostu niezrozumiałe. No niezrozumiałe. I przygotowanie dokumentacji na tą ulicę tam Leśną i Witosa jest bardzo skomplikowanym zabiegiem. Jest też również to dokumentacja wielobranżowa, tak samo jak przy ulicy Powstańców. I takie różnice są w moim przekonaniu niczym nieuzasadnione. Poza tym jest parę takich rzeczy, które można by było z góry wykreślić. Być może, że wtedy realizacja tego programu by była bardziej, no, w większym stopniu wykonania. Proszę mi powiedzieć, po co jest dokumentacja na montaż paneli fotowoltaicznych? Bo ja nie wiem, no naprawdę nie wiem. Jeżeli otworzy się stronę tam internetową na to OZI, czy jak to tam się nazywa, to są dziesiątki, jeżeli nie setki ofert, które przygotowują kompletną dokumentację łącznie z kosztorysem i również wykonawstwem. Oczywiście ta dokumentacja notabene jest zlecona i nie jest wykonana, chociaż już jest po terminie. Tak samo jeżeli chodzi o amfiteatr, proszę Państwa, no jest tam, co prawda nie mamy wglądu do tej koncepcji, która została przedstawiona, też za kilkadziesiąt tysięcy, no ale to jest kolejny wydatek, który moim zdaniem nie przybliża, że tak powiem, budowy czy remontu tego amfiteatru, ale w ogóle oddala, no bo jeżeli teraz jest tak, że już 7 lat się tutaj pan burmistrz z tym męczy, amfiteatrem, i chce budować, nie chce budować, prawda, wydaje pieniądze na dokumentację, na różne ekspertyzy, opinie i jednocześnie obecnie przystępuje do konsultacji, czy ten amfiteatr jest potrzebny. No ludzie kochani, ja nie rozumiem pewnych decyzji, pewnych postanowień, naprawdę trudno zrozumieć. I ostatnia, ja bym mógł tu wymieniać bez końca, szkoda naszego czasu. Ostatnia sprawa, o której również muszę powiedzieć. Sprawa budowy boiska przy ulicy Wioślarskiej. Również budowane jest chyba czwarty rok. Ponoszono tam różnego rodzaju wydatki, a to wydatki na dokumentację nawadniania, a to wydatki na wykonanie odwiertu wody, a to jeszcze jakieś tam inne wydatki na dokumentację siaką, owaką, ekspertyzę i tak dalej. I co się okazuje? No, że póki co nie ma żadnej alternatywy ani zapowiedzi, kiedy to będzie zrealizowane. No. Panie burmistrzu, naprawdę proszę mi wierzyć, że cokolwiek by pan powiedział, po prostu jest to mizeria. Jest to mizeria. No. Inwestycje są tym napędem rozwoju miasta. Inwestycje są tym, co daje możliwość w przyszłości większych dochodów, a poza tym podstawowa rzecz, myślę, że panu również na tym zależy, że inwestycje stwarzają lepsze warunki życia mieszkańcom Złotowa. Niestety wychodzi na to, że tutaj no, ma pan rzeczywiście niewiele sukcesów, a powiedziałbym same porażki. I jeszcze jedna rzecz, którą też chciałem powiedzieć. Proszę Państwa, tutaj chyba swego czasu na sesji mówił o tym kolega Żelichowski. Wycofajcie się z tego, żeby
przyjąć jakąś procedurę budowy kortów tenisowych w ramach partnerstwa publiczno-prawnego. Chcecie wydać bez sensu 150 tysięcy złotych. No. No nie można tak działać. Naprawdę nie można tak działać. I teraz jeszcze, jeżeli chodzi o te zadania, na które czeka społeczeństwa, które są nierealizowane, są niezrobione. Na poprzedniej sesji pan zaproponował, żeby wycofać z budżetu te cztery przejścia dla pieszych, o które notabene od listopada ubiegłego roku przy projekcie budżetu aż do samego uchwalenia budżetu tak pan bardzo zabiegał i wszyscy byliśmy za tym, że powinno być to realizowane z tego powodu, że poprawia bezpieczeństwo, prawda, i tak dalej, i tak dalej, a tym bardziej, że to jest w części czy w całości finansowane ze środków zewnętrznych. Nie jest zrealizowane. Prace, które są planowane, były planowane, bo nie wiem, jak ostatecznie one tam obecnie są zrealizowane, czy będą realizowane. Jeżeli chodzi o budowę tej ścieżki, czy tego chodnika na cmentarzu. Proszę pójść tam, kiedy będzie pan miał czas, kiedy pada deszcz, ludzie brną w błocie. No. Ludzie brną w błocie. I to jest zadanie właśnie, które oprócz innych, wielu, wielu innych, na które ludzie oczekują i które rzeczywiście są potrzebne w mieście, nie są po prostu ani rozpoczęte, ani zrealizowane, ani nie wiadomo w jaki sposób będą, że tak powiem, wykonane. I tutaj jeszcze jedna uwaga. Również zadania, jeżeli chodzi o te remonty szkół. Dotyczy to wszystkich tych trzech szkół. Jak rozumiem, jest to finansowane z jakiegoś programu tam unijnego, tak? Jeżeli jest tak, jest takie obciążenie tymi zadaniami bezpośrednio w mieście, to mam pytanie, dlaczego to nie realizują bezpośrednio dyrektorzy szkół? No. Mogą to przecież zrealizować, bo oni tak samo mogą ogłosić przetarg, prawda? Tak samo mogą, prawda, wybrać wykonawcę, przygotować dokumentację i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nakładacie sobie jeszcze dodatkowych kłopotów, których nie realizujecie, no to wtedy wychodzi tak, jak wychodzi. Nie wspomnę już, że to przez pana bardzo mocno preferowane sprawa uzbrojenia tego terenu inwestycyjnego przy ulicy Powstańców, prawda, budowa tego parkingu przy ulicy Mokrej i tak dalej, i tak dalej. Można by było na ten temat jeszcze wiele mówić, na tym bym chciał zakończyć. I panie burmistrzu, jeszcze jedna generalna uwaga. W takiej sytuacji, jaka jest, a myślę, że ją zupełnie tutaj obiektywnie przedstawiłem i nie ma żadnych z mojej strony złośliwości, ponieważ przykłady mówią same za siebie. Oczywiście ja i część pewnie tutaj z radnych ma dylemat, w jaki sposób się do tych zmian odnieść. Bo rozumiemy, że niektóre te zmiany są konieczne, prawda? Ponieważ tam i te dotacje, które przychodzą, prawda? A poza tym niektóre rzeczywiście w trakcie roku zmiany trzeba wprowadzać, bo sytuacja się zmienia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zawsze jest ten jeden dylemat, że ja przynajmniej jako radny staram się głosować konkretnie, to znaczy albo za, albo przeciw. W tej sytuacji, jaka obecnie występuje z tym budżetem i z tym WPF-em, muszę powiedzieć, że odstąpię od tych moich zasad, że będę się wstrzymywał. Będę się wstrzymywał z tego powodu, że z jednej strony uważam, że budżet w końcu na 31 grudnia 2022 roku musi być w miarę, że tak powiem, no, realny. To znaczy, żeby te dochody nie odstawały rzeczywiście od tego, co jest zapisane i wydatki również. A przede wszystkim, żeby to miało jakieś, że tak powiem, połączenie z tym pierwotnym projektem, który żeśmy uchwalili. Oczywiście, tak jak na komisji, ja się wstrzymam od głosowania nad tymi zmianami. Natomiast
uważam i to pragnę tutaj podkreślić, a Piotra prosić, żeby to zaprotokołował, że to oznacza moją zupełnie krytyczną postawę i decyzję, jeżeli chodzi o przyszłoroczne absolutorium. Tak po prostu tego absolutorium zdobywać nie idzie. Ja uważam i to no, trzeba powiedzieć, że trzeba być tutaj legalistą, prawda, i przestrzegać prawo. Prawo mówi wprost. Jeżeli budżet jest wykonany, absolutorium należy się burmistrzowi jak psu zupa. I w tej sytuacji tych zmian, które tutaj się wprowadza i które zostaną wprowadzone, ten budżet będzie wykonany. I w związku z tym już dzisiaj mówię, że jeżeli pan znowu będzie używał tego argumentu, przecież sami żeście to uchwalili, a często pan to robi, to powiem, że oczywiście żeśmy to uchwalili, ale to nie oznacza, żeśmy to akceptowali w sensie merytorycznym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Korunkiewicz. Panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni goście. Ja mam jedno pytanie, jedno chciałbym się też odnieść do tego, w jaki sposób ja będę głosował, więc najpierw zacznę od pytania bardzo krótkiego. Myślę, że to by było chyba pytanie bardziej do pani burmistrz, pana burmistrza. Chodzi mi tu o wydatki bieżące. Jest to punkt drugi w dziale 750, rozdział 75.023. Jest to kwota 108 450 złotych z tytułu zabezpieczenia odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy zawodowej. Na komisji padło tutaj pytanie, więc też padła i odpowiedź, dla kogo to jest, wiemy już wszyscy i nawet prasa o tym pisze, że to jest odprawa dla pani burmistrz. No i gratuluję i życzę pani na emeryturze, bo jest naprawdę wspaniale, samych tam dobrych dni. Ale moje jest pytanie takie, czy podjęta przez panią decyzja to jest tylko pójście na emeryturę, czy pójście na emeryturę i z dniem na przykład 2 lub 3 stycznia z powrotem wrócić do urzędu jako powrót na stanowisko wiceburmistrza? Bo no niech pan się nie śmieje głupio, tylko tak może jest taka opcja, po prostu mogę się chyba o to zapytać, prawda? Pański głupi uśmiech, nie wiem dlaczego taki jest. Pytanie, tak? Dziękuję bardzo. To jest pytanie pewnie do pana burmistrza. Panie burmistrzu, zapraszam do mównicy. Bo było pytanie konkretne ze strony pana radnego. Szanowni państwo, pytanie, czy jest głupie, czy uśmiech jest głupi. No, znam już, jakie pytania pan zadaje. Jak wygląda ta konwersacja z pana strony. Jest zmiana w budżecie dotycząca 2 faktów. Mają one miejsce, państwo dopytywali, powiedziałem, z czym to jest związane. A wszystkie inne wymysły nawet nie zasługują na komentarz, także nic więcej w tej sprawie nie powiem. Korzystając z obecności tutaj, to jeszcze powiem, odniosę się do uwag pana Stanisława Wełniaka. Nie zamierzam z tym dyskutować. Oczywiście jest dobrze posłuchać, jaki pan ma pogląd. Bo to mnie tylko utwierdza, że naprawdę dobrze, że to wszystko się już zmieniło. I możemy realizować wspólnie tutaj ten rozwój miasta jednak z innym poglądem, bo zostalibyśmy daleko z tyłu. To za pana czasów cały czas szumiało zboże na tych 36 hektarach, o których pan teraz pyta, dlaczego kosztuje tyle uzbrojenie terenu. Wielobranżowy projekt z budową ronda, z infrastrukturą, sieciami. I jeżeli ktoś taki, który ma pewne doświadczenie, zadaje takie pytania, no to robi to tylko po to, żeby nie wiem, zająć nam czas, tak jak pan powiedział, a generalnie niby pan tego nie chce. Więc to też nie zasługuje na większy komentarz, bo wie pan dokładnie, że należy zadanie przygotować dokumentację i realizować. A sam pan wielokrotnie był autorem zgłaszanych projektów do budżetu, które nie były w żaden sposób przygotowane, a w trakcie roku to wszystko trzeba zrobić. Gdyby pan wiedział, że instalacja fotowoltaiczna wymaga pozwolenia na budowę, to też by pan się nie dziwił, że taki dokument powstaje. Może pan posługiwać się wiedzą z jakichś tam portali, mniejszych czy większych, myśleć w kategorii swojego domku. Ale jakiś czas temu nawet pan nie potrafił z budżetu odczytać, jaką kwotę mamy zaplanowaną na konkretne zadania.
Więc możemy tą wiedzę uzupełniać i przekazywać, jakby do czego służą zmiany, bo one się dzieją od 1989 roku, kiedy funkcjonują samorządy i jest 2,5 tysiąca gmin. Tak działa budżet, że nie uchwala się wersji, która jest niezmienialna, tylko uchwala się ją do potrzeb, ustala się ją po stronie wydatków, dochodów. Między innymi zmieniamy tutaj wpływy z podatku CIT, które były skalkulowane na bazie roku poprzedniego. Mówiliśmy Państwu, że one znacząco spadły, a więc coś się dzieje. Nie wolno działać na wirtualnych danych. Budżet na koniec roku, o czym pytał kiedyś pan radny Żelichowski, i to jest prawda, jest zmiana dwudziestokrotnie. No ale to chyba jest coś, o czym wy wszyscy i my wszyscy wiemy. Wiedzą o tym rasowi samorządowcy. Dostosowujemy się do szans, do możliwości. Pojawiają się granty, trzeba przyjąć zadanie rządowe. Wprowadzamy te rzeczy. No ale też wprowadzamy i urealniamy budżet po stronie wykonawczej, po stronie inwestycyjnej. Świetnie, że pan wywołał ten temat, no ale chyba nie liczył pan na to, że będę panu przyklaskiwał, no bo uchwalił pan budżet. Nie, pan nie uchwalił, pan się wstrzymał. I to kiedy? W marcu. W marcu został podjęty budżet, którym mogliśmy przystąpić do pracy. W tak długim opóźnieniu, a za chwilę wojna, czy już wtedy, i różne problemy, kryzysy i tak dalej, na które reagują przedsiębiorcy i wykonawcy. Obawiają się, składać oferty czy nie. Rynek reguluje to, co widzicie po stronie wykonawczej. I niech pan mnie nie rozlicza już dzisiaj, bo absolutorium przyjdzie czas. Proszę państwa, to będzie w czerwcu przyszłego roku. W związku z tym, jeśli komuś wiąże się sznurowadła i mówi biegnij, masz rekordowy budżet, 24 miliony, bo taki mamy, bo realizujemy fundusze norweskie, taki jest na etapie planu, więc my go to robimy. Wymaga to różnych działań. Nie robimy inwestycji na podstawie zdjęć z Ciechocinka. A tak pan nazwał kwestię wykonania tężni. Przypomnę i zakończę, jakby jeśli pana to zainteresowało i innych, że tężnie mamy już doprecyzowaną lokalizację. Nie jest to obiekt takiej rangi, że można sobie go postawić na podstawie zdjęcia. To jest obiekt, który jest, ma duże obciążenia ze względu na wiatr, wodę i ewentualne zmarzliny, które będą na tym, zaplanowaliśmy to w miejscu uzgodnionym z konserwatorem przy jeziorze Baba, przy ścieżce zagospodarowanej w tym miejscu i ta koncepcja musi powstać, aby można było zlecić wykonanie. Mamy różne sposoby realizacji przedsięwzięć, różne. Możemy zlecić zadanie, o tym też wiecie, bo często chcemy zaspokoić jak największą liczbę zadań, które państwo zgłaszacie i mówimy, projektujemy tylko, czy też projektujemy i wykonujemy. Ten jeden z tych sposobów to właśnie ten rozdział projektowania, ale projektowanie wraz z wykonaniem. I to jest najtrudniejsze, bo mamy zaledwie 12 miesięcy, żeby to zrobić, dokonać uzgodnień. Jest też inny sposób, przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który niewiele się różni od pozwolenia na budowę. To dokument, na podstawie którego zleca się metodę zaprojektuj i wybuduj. Nie stosował pan tego za często, a szkoda, bo to jest projektowanie przez koszt w nietypowych zadaniach, których nie ma wielkiego, bogatego rynku. To nie jest chodnik, utwardzenie, droga. To jest trudniejsze zadanie, jak na przykład niecka rehabilitacyjna. Gdyby zastosować taką może metodę, nie byłoby tego bubla, że ten obiekt musieliśmy ponad milion jeszcze wydać na inwestycje 3-milionowej wartości. Więc jeżeli pan akurat chce wnosić pewne uwagi, to ja chętnie przypomnę panu ścieżkę zatopioną w błocie przy jeziorze Baba wzdłuż rzeki Głomi. Projekt na upartego zrobione, niezależnie od tego, że wszyscy się wypowiadali, że grunt jest nienośny. Kaczydołek, witacz, prawie zabił człowieka, bo też zrobiony bez zezwoleń. Więc boisko, wspaniałe boisko i pan się wypowiada o boisku. Możemy porozmawiać o boisku. Właśnie trwa proces przygotowania boiska treningowego. Niestety mieliśmy jeszcze drugi problem. Między innymi pracownik, który się tym zajmował, też nie miał kompetencji do tego, żeby przygotować program funkcjonalno-użytkowy do tego boiska. W związku z tym dało to... A kiedy wprowadził pan to zadanie do budżetu? Nie, no znowu, pan nie wprowadził, bo pan się wstrzymał. A kiedy to zadanie pojawiło się w budżecie? Kiedy to zadanie się pojawiło w budżecie? Na jakiej podstawie pan mówi, że zostało wprowadzane 4 lata? Mówiono, jest tutaj dyrektor Złotowskiego Centrum. Od początku inwestuje
w nawodnienie poprzedniej części. Pojawiła się szansa w ramach funduszy norweskich przygotowania dokumentacji i realizacji. I dzisiaj dokonujemy zmiany, bo to właśnie do tej opieszałości w podejmowaniu decyzji co do wykonania całego zadania musimy to przesunąć w czasie, ale będzie to zrobione w przyszłym roku najdalej. Niebawem będziemy mieć dokumenty. Mówmy o faktach. Jeśli ktoś zaczyna takie zagadnienia, a ma mało do powiedzenia, musi się z tym liczyć, że ja tu nie jestem tylko dlatego, żeby ładnie wyglądać. W związku z tym chciałbym powiedzieć kolejne rzeczy, które może spowodują, że podejdzie pan inaczej i państwo jakby będziecie mieć tą świadomość, że tworząc za chwilę budżet na rok 2023, to właśnie trzeba mieć to na uwadze, że zadanie należy sensownie wycenić. Ile razy wam o tym mówiliśmy? Szacujemy zadania na podstawie doświadczeń minionych lat, aktualnego stanu na rynku. Prognozujemy zagrożenia i mówimy, dobra, z tą kwotą idziemy do budżetu. To nam pozwala uruchomić temat. No ale ostatecznie decyduje rynek. Jest 20 ofert, 5 albo wcale. I taką mamy sytuację. O każdym przedsięwzięć, które widzicie, możemy porozmawiać. Są tematy, które jest zainteresowanie, ale są tematy, na których jest wąska nisza. Jest mała nisza projektantów. Mała nisza projektantów. Szczególnie branżowych. Trudno jest znaleźć tutaj konkurencję. Ale ceny, które mamy zaproponowane, właśnie modyfikujemy podczas zmian, o których dzisiaj tutaj mówimy. Robimy to w formie zarządzenia. Ja robię to w formie zarządzenia w ramach przypisanych mi przez państwa uprawnień, ostatnio ograniczonych o jakąś tam część. I robimy to w formie zmian. Uważam, że te zmiany tu są transparentne. Jest okazja porozmawiać, a nie robić populizmu, jakiego pan dzisiaj to zastosował, że wszystko jest, jak to pan nazywa, same porażki. No, same porażki, to wie pan, jakby pan nie mieszkał w tym mieście, niech pan zapyta ludzi, a przede wszystkim zacznie się trochę orientować, czym są projekty, które realizujemy dla tego miasta. Wybitnie wychodzimy ponad pewne standardy, wybitnie wchodzimy w tematy, które dzisiaj są dowodem bardzo nowoczesnego zarządzania takimi samorządami. Jesteśmy w szczególnie dobrej sytuacji, że nas na to stać, że mamy ten projekt w tak trudnym czasie. Tak trudnym czasie. Mam nadzieję, że jeżeli będą kłopoty, globalne kłopoty będą, spodziewamy się ich, ale te przypisane środki na te dwa lata pozwolą nam przejść przez ten proces znacznie łagodniej. Nie tylko nam. Komu? Do kogo trafiają te pieniądze? No jak państwo sądzicie? Wielokrotnie angażują się w to lokalne firmy. Okej, była dyskusja z przejściami dla pieszych. Oczywiście, że to trzeba zrobić. No ale kończy się rok. Ubiegłym były 4 razy ogłoszone przetargi, nie było chętnych. Jak się pojawiły oferty, to znacznie wyższe. Pojawił się wsparcie wojewody raz tylko, następnym razem się już nie pojawiło. W tym roku właśnie mamy taką sytuację. Nie ogłosił tego wsparcia, nie było oferenta, ale ogłosiłem przetarg jeszcze raz. Zobaczymy, co się stanie. Fakt, że termin wykonania jest do końca roku. To nie jest realny termin. Więc będę liczył na państwa uwagę, że tu przychodzę i mówimy, przerzućmy to do niewygasających. Przecież wiecie, że to będzie rozliczenie roku minionego. Nie wchodzi w rok 23, a zadanie będzie wykonane. No ale jak tak będziemy podchodzić jak pan do tego, żeby grać tutaj pod publikę, no to z tego nie zrobimy nic. Więc zwracam wam na to uwagę, nie dajcie się tutaj, drodzy radni, zmanipulować wystąpieniom takiego pana jak pan Stanisław Wełnia, który nie wiem dlaczego tak niszczy swój autorytet, bo bezwzględnie zasługuje pan na to, że wykonał pan cały kawał, poświęcił życia w rozwoju tego miasta. Kontynuujemy to dalej razem i róbmy to dalej razem w partnerskim układzie. Bez takich naprawdę różnych manipulacji, bo na to się zgodzić nie mogę. A dlaczego? Bo za tym stoi sztab ludzi. Dlatego w szkołach nie realizują pewnych zadań, bo pan wymyślił jakąś ideę fix. Proszę pana, trzeba to robić z udziałem ekspertów. Ja mam w urzędzie ekspertów. Mam pana Wiesława, którego zawsze chwalę, bo dzięki niemu miasto oszczędza ogromne środki. To jest jedyny człowiek, który do tej pory w tym urzędzie analizuje projekty i znajduje rozwiązania, które są dla miasta niekorzystne i z tego wynikają jakieś tam konkretne oszczędności i nie ma za tym bubli. Dlatego wszystko to, co wymaga pozwolenia na budowę, nie powierzam dyrektor muzeum, dyrektor biblioteki, bo to ich przerośnie i to ich może dać ogromne jakby ryzyko jakiegoś popełnienia błędu, którego będziemy wszyscy odpowiadać. Małe zadania remontowo-inwestycyjne, okej, ale duże sprawy robimy my. Jesteśmy lepiej do tego przygotowani. Widzicie, co się dzieje w temacie zamówień publicznych. To jest coraz więcej różnych obostrzeń. To jest temat, który interesuje wszystkich, wszystkie instytucje. I wy też dopytujecie, więc tutaj nie ma miejsca na błędy.
Dzisiaj 110 przetarg w tym roku ogłoszony, od marca. 110 przetarg. Sobie zdajecie sprawę, ile to jest pracy? Także program funkcjonalny użytkowy na amfiteatr. Amfiteatr. Rozmawialiśmy o amfiteatrze. Amfiteatr to był temat, który nie podejmiemy budżetu. Nie podejmiemy, bo nie ma amfiteatru. Wtedy padły obietnice. Ludzie, 7 lat pan miał czas wprowadzić to zadanie, akurat pan. Czemu pan tego nie zrobił? Proszę państwa, macie na półce w końcu konkrety. Macie w budżecie przyjęte za głosem części radnych, bo pan jakby nie głosował. Macie opracowaną dokumentację, na którą się wtedy umówiliśmy. Chcecie wprowadzać tak duży wydatek w finansach miejskich, tak duże przedsięwzięcie, na które są podzielone zdania. Czy nas na to stać, czy nas na to nie stać? Jakie to zrobić w formie? Trzeba pytać, nie dzieląc własnych pieniędzy, a dzieląc pieniądze wspólne, w tak kluczowych momentach mieszkańców o zdanie. Mamy amfiteatr przykryty dachem tylko na scenie, mamy przykryty amfiteatr dachem nie dla strefy VIP, tylko cały amfiteatr. Mamy rozwiązania w programie funkcjonalno-użytkowym, czyli jesteśmy gotowi do tego, jeśli mieszkańcy się wypowiedzą, że chcemy ten, ze świadomością, że to kosztuje 14 milionów. Nie, chcemy skromniejszy, bo kosztuje 8. Będzie okazja się wypowiedzieć, ale może ktoś powiedzieć, że nie chcemy, bo ja uważam, że na te czasy mamy inne priorytety, na przykład kolejne przedszkole czy inny temat. Przecież czy my się boimy głosu ludzi? Nie, często mówicie, mieszkańcy mówią. Podejrzewam, że jeden, drugi na ucho powiedział i to jest argument. Ja wolę to mieć zmierzone. Ja to wolę mieć zmierzone. Dlatego te konsultacje i dlatego większa siła tego, tej decyzji przy tak kluczowych decyzjach. Co pomoże nam, na co wpłynie program funkcjonalno-użytkowy? Proszę państwa, rozpoczęły się prace rozbiórkowe. Pani dyrektor tym zarządza. To jest praca, którą może robić i może sobie z tym poradzi. One będą w pierwszej części właściwie już wykonane, tam zdemontowane ławki. W kolejnej niestety musimy poczekać, bo się pojawiły pod dachem nietoperze. Jak sobie odlecą na zimowisko, co im pomożemy, bo zamontujemy 30 budek dla nich. Jeśli się przeniosą, dach będzie rozebrany. Etap pierwszy. Etap drugi to właśnie ten dokument. Po konsultacjach będzie umożliwiał nam zrealizowanie tego zadania w zasadzie w metodzie zaprojektuj i wybuduj. Wtedy można szukać wykonawcy, który właśnie będzie wiedział dokładnie, czego chcemy, bo on musi znać odpowiedzi na każde pytanie. Na tym polega praca nad dokumentacją, że zanim się wystawi coś do przetargu na dokumentację, trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie ma być gniazdko, a gdzie kibelek. Nie można powiedzieć, zróbcie tak, żeby było dobrze. Jak na zdjęciu w Ciechocinku. To będzie dla mnie hit, to co pan dzisiaj powiedział. Więc jeśli tak mamy pracować, ten etap się skończył, panie Stanisławie. Koniec bubli, jest etap profesjonalistów. A te dokumenty, które robimy, które ktoś może mieć zastrzeżenia, że dziś to chodnik tylko się liczy, przejście, my mamy to zrobione na wysokim poziomie, ale dziś trzeba myśleć o pewnych sieciowaniach, pewnych zadań i wykonaniu pewnych przedsięwzięć, które nas wprowadzą w nowe wyzwania, choćby o zmian klimatycznych. Sprawdzę jeszcze, czy coś chciałbym tutaj dodać, ale w zasadzie, nie no, pan nawet nie wie, że klimat się zmienia, więc to nie mamy o czym mówić. Więc chciałbym pozostałych po prostu uspokoić, że wiecie, że jesteśmy tutaj na co dzień dostępni i wykonujemy tą pracę, uzgadniamy szczegóły. Jeśli ktoś ma pytanie o to, nie, dlaczego i jak, nawet nie pozwolę, żeby pan Wiesław tutaj zajmował stanowisko i tłumaczył, jak wycenia się dane zadanie, bo szkoda mi jego tutaj zdrowia, ale jesteśmy bardzo odpowiedzialni. Ja jestem odpowiedzialny z panią skarbnik za każdą złotówkę. Nie ma tutaj miejsca na błędy. Nie może być takiego zaskakującego pytania, w jakim trybie wyłoniliście jakąś tam agencję prasową. Czy to jest kolega, czy pan mówi do niego na pan? Ja mówię na pan. Więc proszę państwa, tu nie ma żadnej opcji, żadnego miejsca na tego typu gierki. To jest profesjonalny urząd. Nigdy nie pracował na takim obrotach. Urząd i wszystkie jednostki. My dzisiaj chcemy wypełnić ten cel i przekonujemy się do tego, ale to jest długie zadanie. Tu jest co najmniej 10 lat potrzebnych, żeby wprowadzić miasto na wyższy level. To jest odpowiedź na wiele zagrożeń, które są, ale ta marka daje na to szansę. To już nie jest tylko koncepcja. To nie może już, by pan powiedzieć, że to jest wizja jednego człowieka. To jest, ludzie się za tym opowiedzieli, radni przyjęli taką uchwałę strategii rozwoju gminy i generalnie na tą koncepcję są już pieniądze, które realizujemy. Więc zróbmy te zmiany,
żebyśmy mogli swobodnie dalej pracować i wywiązać się z przyjętego planu działania. Dziękuję. Pan Krzysztof Koronkiewicz chciałby... Pan Krzysztof Koronkiewicz chciałby dokończyć swoją myśl. Proszę. W trakcie mówienia. Znaczy, ja chciałem tylko się wypowiedzieć, dlaczego, w jaki sposób ja będę głosował, ale no nie mogę tutaj pominąć tego, co pan mówi. Ja tak jak słucham pana, to ja się tak zastanawiam, czy pan z kosmosu urwany, czy pan naprawdę wierzy w to, co pan mówi. Mi się wydaje, że po prostu albo pan tak się nakręca i no, pan nie żyje w rzeczywistym świecie, no ale albo za dużo pan PiS-u ogląda, i bo tutaj taką widzę, taką samą metorykę jak tych z PiS-u, że pana wina, pana Wełniaka wina, radnych wina, tak jak Tuska wina, to i tutaj Wełniaka mamy. Dzięki panie, że pan tu jest. Także to jest, no, takich absurdów, jak pan mówi, to ja naprawdę nie słyszę. Nie chcę się do wszystkich odnosić, bo to szkoda czasu i zdrowia i nerwów. Ja tylko do jednego się odniosę. Amfiteatr. 7 lat radni walczą o remont amfiteatru. O remont. A dlaczego remont? Bo 7 lat temu jeszcze można było remont. Dzięki panu uporczywemu staraniom i cały czas odrzucaniu tego projektu i tego remontu doszło do tego, że dzisiaj jest już rozbiórka, bo już się tam remontu nie da zrobić. Trzeba zrobić teraz wszystko, zburzyć i na nowo. A takie sugestie, że czy chcemy za 12 milionów, czy za 7 milionów, to są bzdury, bo wiadomo, że mieszkańcy, po pierwsze, budżet takiego nie mamy, a mieszkańcy nie będą chcieli wydatkować takich dużych pieniędzy na coś, i to panu na coś, co się tam będzie korzystało kilka razy w roku, czy coś, czy może trochę więcej. Z tym, że panu to akurat jest na rękę, żeby mieszkańcy opowiedzieli się za tym, że za drogo, wstrzymajmy się i tak dalej. I ma pan czyste rączki. Ja chciałem, no wy, mieszkańcy nie chcieli. Później rada, znów przez radnych nie dało się rady. Nie, panie burmistrzu, 7 lat mieliśmy na to starania. Ja co do inwestycji, to jeszcze wrócę, to jeszcze jedne panu inne rzeczy powspominam, ale to będzie w punkcie 16, gdzie będziemy przy inwestycjach już konkretnie. Także tutaj z tym amfiteatrem, niech pan nie przesadza, to nie jest Sopot ani Opole, żebyśmy stawiali Bóg wie jakie za 12 milionów. Dużo można było zrobić wcześniej i na pewno korzystniej. A co do głosowania na temat tych zmian, wiadomo, że zmiany, które są na bieżące, jak najbardziej jestem za. Z tym, że niestety będę głosował przeciwko temu, ze względu na to, że są właśnie te przeniesienia na przyszły rok. W tym roku, na dzień dzisiejszy, pan zrobił tylko 2 inwestycje. Mówi pan o ponad 100 przetargach. Tak, na przetargi, w większości to były fundusze, ale to wszystko te zadania miękkie. To nie było nic związanego z tym, na co mieszkańcy oczekują. A teraz pan nawet nie potrafił jeszcze zrobić inwestycji z 2021 roku, który czeka, miał być zrobiony, był przeniesiony na ten rok, miał być zrobiony do czerwca. Nie jest nic zrobione. W czerwcu się pytałem, kiedy będzie zrobione. Mówił pan, że już jesteśmy, kończymy. Niedługo będzie robione. Do dzisiaj nie jest tam nic tknięte. Jeżeli my zgodzimy się na inwestycje, przeniesienie inwestycji na przyszły rok, wierzcie mi, proszę państwa, nie będzie przynajmniej 50% z tego roku nic zrobione, a gdzie teraz jest mowa o inwestycjach przyszłorocznych, o których mamy w grudniu usiąść i dyskutować? Nie będzie w ogóle. Ja niestety tylko z tego względu, tylko i wyłącznie powtarzam, ze względu na to, że są przenosiny inwestycji na przyszły rok, będę przeciwny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz. I to jest właśnie ten folklor lokalny. Pana wypowiedzi, jak zwykle, trzeba słuchać z uwagą, ale naprawdę to już jest niebezpieczne. Bo pan coś wie, ale jednak nie wie, powie, ale nie odniesie się. Więc w tym momencie tworzy pan duże zagrożenie, bo jeśli pan, jak Bóg przekona innych radnych, jeśli pański głos zostanie odosobniony, to jeszcze nie tak źle. I nie uchwalicie tych zmian, to między innymi nie uchwalicie przesunięć na podpisanie umów, na projektowanie kolejnych przedsięwzięć, które będą za chwilę do realizacji. Kolejnych dróg, kolejnych obiektów, zagospodarowanie terenu przy Górze Wilhelma. Chcemy podpisać umowę na to zadanie, dokumentacyjnie to przygotować. Chcemy podpisać umowę na zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Proboszczowskiego. Marzenie z Fundacji Złotowianka, marzenie, bo tam cała promenada przygotowana pod uprawę dyscypliny, która w Polsce się rozwija, tutaj dzięki nim dawne race running, dzisiaj fame running.
i tak dalej, i tak dalej. Przygotowujemy dokumentacje, które będą na stole i powiemy, dobrze, to za co się bierzemy w przyszłym roku? Projekty są gotowe, więc następna dyskusja będzie taka, a na co możemy zdobyć środki zewnętrzne? A takie się pojawiają właśnie możliwości, a Polski Ład w tej chwili jest zmodyfikowany, drodzy Państwo, daje więcej możliwości niż kiedyś. Amfiteatr w podobnym kształcie został zrobiony w Czankowie z Polskiego Ładu, więc już możemy o tym rozmawiać. Jeśli ktoś tego nie dosłyszał, to powiem jeszcze raz. Jestem za tym, aby amfiteatr w Złotowie funkcjonował. Podoba mi się ta koncepcja. Osobiście się opowiadam za pełnym zadaszeniem, ale realizacją tylko z użyciem środków zewnętrznych. Takie pełne zadaszenie, przygotowanie tego obiektu pod organizację imprez masowych byłoby też szansą na komercyjne wykorzystanie tego obiektu. To się wpisuje w tą markę, bo trzeba tworzyć wygodne do życia miasto, ale też atrakcyjne pod kątem wydarzeń. Mamy już Dom Kultury, który kiedyś zlikwidowano, już jest, minął rok, dobrze działa, można mu powierzać kolejne zadania. Tak jak stopniowo rozwija się muzeum, dostaje też nowe zadania. Więc budujemy to miasto jako stolicę tego regionu, jako miasto wygodne dla ludzi i chętnie odwiedzane. Dlatego mamy saldo migracji na plus. Dlatego mamy taką dobrą sprzedaż na rynku nieruchomości. Dlatego przeciwdziałamy pewnym problemom, które dotyczą nas wszystkich, jak niby migracji młodych i jeszcze sobie z tym jakoś radzimy. Ten pomysł to ugruntuje. I jakby ktoś nie wiedział, to powiem, że Zamkowa jest wykonana. Jakby ktoś nie wiedział, powiem, że na ulicy Polnej buduje się dom komunalny. Tak? Budynek jest stawiany, można iść zobaczyć, jak to wygląda. Jakby ktoś nie widział, to na Obrońców Warszawy dla warsztatów terapii zajęciowej ten dom przygotowujemy. Wiele zadań, na przykład jeszcze wieża ciśnień, tak samo prace remontowe się już rozpoczęły. Jest przesunięcie pewnych zadań, ale jest ich realizacja. Dlaczego robicie dzisiaj absolutorium? Co to ma być? W czerwcu jest absolutorium. Pozwólcie nam pracować. Te zmiany są do tego właśnie potrzebne. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Łukasz Piosik chciałby zabrać głos. Ja chciałem wrócić do tematu amfiteatru, bo tu już kiedyś rozmawialiśmy o tym. Jakieś rozdwojenie jaźni i to potężne jest chyba, bo radni, którzy tak krzyczeli, jak ważna to jest inwestycja, to jeszcze kilka lat temu, a jeśli chodzi o, bo nie rozumiem tutaj tych uwag pana Koronkiewicza, chociażby pod względem takim, że jeszcze za pana Sławomira Wilowskiego, jeszcze już wtedy, to już miałem się w tą stronę, panie przewodniczący, bo tam po prostu dokumenty. Już wtedy temat był rozpatrywany i ja pamiętam, jeszcze z panem Sławkiem rozmawiałem, kwoty sięgały gdzieś tam w granicach 8-10 milionów, nawet takie wyceny były wstępne, jakieś zapytania. Panie Agnieszko, no jak nie? Z zadaszeniem tak, no w tej chwili mamy... Dobrze, no ja wiem, o czym rozmawiałem z panem Wilowskim i przeglądane były takie projekty i było też zapytanie odnośnie całego zadaszenia i tak dalej, tam z tymi sztucznymi tworzywami. Panie Koronkiewicz, niech pan odpowie. Tu chodzi chyba tylko o to, żeby pan się wypowiedział, skrytykował i taki monolog wypowiedział, jak 30 czy tam ilominutowy monolog pana Wełniaka, który opiera się tylko i wyłącznie na krytyce, a nie ma merytorycznych żadnych wskazówek, rozumiem, tak? Bo do końca nie rozumiem. Zmarnowaliśmy 40 minut słuchając waszego mentorstwa. Czy coś merytorycznie wnosi to do dzisiejszej dyskusji? Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Żelichowski, proszę. Pierw może do tego się odniosę, co Łukasz tutaj powiedział. Jakbyś był Łukasz na sali, to może byś zrozumiał i byś usłyszał trochę. Panie burmistrzu, nie wiem jak to ująć, bo zarzuca mi pan zaskakiwanie pana, a pan po prostu manipuluje faktami. Czy ja się pana w poniedziałek spytał, to znaczy, czy ja powiedziałem panu, że będę pytał o te 17 tysięcy? Powiedziałem. A pan dzisiaj mówi, że ja pana zaskakuję takimi pytaniami. To jest nieprawda. I doskonale pan wie, że na komisjach ten budżet został przez Radę zatwierdzony, a próbuje teraz pan tu mówić, że my jakiś nie chcemy wprowadzić zmian.
To druga sprawa. A trzecia to... Trzecia sprawa to jest taka, że jest pan idealnym kandydatem na rzecznika rządu polskiego. Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Piosik, proszę. Ja tylko szybciutko odpowiem. Panie Żelichowski, za pana plecami siedziałem. Wstyd mi było tutaj po prostu siedzieć, kiedy padały takie słowa z ław radnych. No, panie Wełniak. Panie Łukasz. Pan do mnie powiedział właśnie, zamknij się, panie. To wszyscy... Ale co nie ma? Co pan Wełniak może sobie krzyczeć? Zamknij się. Panie radny. Proszę o zachowanie powagi i za zadawanie pytań co do dotyczące punktów, tak? A nie zachowania poszczególnych radnych. Czy ktoś z ma jeszcze? Ja chciałbym zadać pytanie panie przewodniczącemu. Punktu. Tak, odnośnie punktu. Mhm. Dlaczego w tym punkcie takie słowa padają, a przewodniczący nie reaguje? Chociażby na wypowiedzi pana Wełniaka, który cały czas pokrzykuje sobie na burmistrza. Teraz mi mówi, zamknij się. Co to jest za prowadzenie obrad? No, bardzo podobne zachowanie do pana. Czy ktoś z państwa ma jeszcze uwagi? Czy ja pan czy ja radny... Do... Nie udzieliłem panu głosu, tak? Nie udzieliłem panu głosu. Panie Łukaszu, panie radny, nie udzieliłem panu głosu. Panie radny, nie udzieliłem panu głosu. Głosu udzielam panu radnemu Stanisławowi Wojtuniowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana Stanisława Wełniaka, który no, wymienił bardzo dużo tych projektów dokumentacyjnych, gdzie stwierdził, że te kwoty są na te dokumentacje jego zdaniem zawyżone. Natomiast trzeba podkreślić jedną rzecz, to znaczy te wszystkie zadania i te wszystkie dokumentacje były ujęte w funduszach norweskich, są ujęte w funduszach norweskich i też z tych funduszy norweskich finansowane. Także to przede wszystkim trzeba podkreślić. A druga rzecz, którą chciałbym też powiedzieć, bo mówił pan o tym, że tych zadań inwestycyjnych nie jest w tym roku za dużo, są przerzucone na przyszły rok. Ja kiedyś uczestniczyłem w takim szkoleniu na temat właśnie pozyskiwania środków zewnętrznych. I pani, która prowadząca, powiedziała, jak to jest w Japonii. Powiedziała, że w Japonii 80% czasu poświęca się na planowanie, a tylko 20% to jest wykonanie tego, bo jeżeli to jest zaplanowane w taki sposób, że wszystko jest przewidziane i mam nadzieję, że to się tak tutaj stanie, to warto poświęcić więcej czasu na to, aby dobrze przygotować inwestycje, żeby potem przy wykonawstwie nie było z tym problemu. I to jest, myślę, że odpowiedź na to, dlaczego te zadania zostały przerzucone na przyszły rok. A druga odpowiedź to na pewno jest też taka, bo ten rok jest wyjątkowy. Tutaj jest póki co bardzo trudno pozyskać wykonawców. Ceny również są wysokie. Wiem i wszyscy to widzimy, że to się pewnie w przyszłym roku zmieni, ponieważ dużo inwestycji jest wstrzymywanych prywatnie przez przedsiębiorstwa, więc jest szansa na to, że te ceny w przyszłym roku będą niższe. Ja w to wierzę. I rozliczmy pana burmistrza za całą inwestycję, a nie za jej część. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Stanisław Wełniak, proszę. Jedna uwaga, proszę państwa, no, przecież ja mówiłem o faktach. Pan burmistrz wręcz przeciwnie mówił o czym innym. Ja daruję mu, bo każdy ma prawo się bronić. Ale argumentów pan nie ma, panie burmistrzu, ponieważ no, fakty mówią same za siebie. Inwestycje są totalną pana porażką w tym roku i w ogóle ten cały program funduszy norweskich jest nierealizowany tak, jak pan to o to walczył z Radą i przekonywał, że będzie dobrze. Natomiast odnosząc się tutaj do kolegi Wojtunia, oczywiście zgadzam się, że 80% jest, powinno być przeznaczone na planowane. Jeżeli wszystko jest zaplanowane, to jest wtedy ok. Ale oczywiście fakty mówią w Złotowie co innego, że być może 80% czasu jest zaangażowany na planowanie,
Tylko że to planowanie jest funta kłaku warte. Jest nic nie warte, bo przecież nie udowodni mi pan i nie przyjmę tego do wiadomości, że jeżeli w marcu zaplanowanych jest tam załóżmy 10 czy 20 inwestycji na rok, a na koniec października są zrealizowane dwie, to jest właściwe planowanie. No nie jest właściwe planowanie, bo ja rozumiem, gdyby ten poziom był gdzieś tam w granicach 70-80%, ale nie 10%. Plan na ten rok, jeżeli chodzi o plan finansowy, a szczególnie plan inwestycyjny, został zupełnie skopany. Bardzo proszę, pan radny Stanisław Wójtuń. Ja się tylko do tego tak krótko odniosę, bo pan był burmistrzem, ale chyba pan zapomniał, jak długi jest proces inwestycyjny. Bo naprawdę ja mam doświadczenie i wiem, że zajmuje to bardzo dużo czasu, zanim się inwestycja jakąkolwiek zacznie. Są różnego rodzaju, a teraz jest coraz trudniej. Także mam nadzieję, że pan to też rozumie, ale mówi pan co innego. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania w tym punkcie? Może nie pytanie w tym punkcie, ale do ogólnej. Witam państwa serdecznie. Pan radny, chciałbym zabrać głos. Pan Roman Grzewski, proszę. Przepraszam. Witam państwa serdecznie. Co prawda nie chciałem zabierać głosu, ale emocje są coraz wyższe. Ja staram się troszeczkę podzielić stronę jedną i drugą, żeby być tutaj w miarę na tyle, ile umiem, obiektywny. Proszę państwa. Rok 2022 jest wyjątkowym rokiem dla tego miasta. Pozyskane zostały środki z funduszów norweskich w kwocie 16, ja tak może mówię bez tych groszy, 16 milionów. Pomoc techniczna 18. Wydatkujemy na inwestycje 24. Pieniądze są duże. I ta nasza walka, która trwała praktycznie od września, październik, listopad, grudzień, styczeń, to jeden tutaj, może się nasze miasto, jako mieszkańcy się wszyscy cieszą, że pozyskaliśmy te kwoty, tylko ja sobie nie wyobrażam jednej rzeczy. Jakbyśmy dzisiaj stali w układzie takim, żeby było te środki, które miały być pełne, 32 miliony, plus wsparcie 34. Jak to zrobić przez 2 lata, to jeden Bóg wie, bo mamy tutaj kwotę o 50% niższą i są kłopoty. Na to wszystko się złożyła sytuacja, która jest. Myślę, inflacja, wojna i wiele, wiele innych spraw, które tutaj są. Ja myślę, panie burmistrzu, ja szanuję pracowników, którzy wkładają pracę, tylko najtrudno jest być tym organem wykonawczym, który do końca pan nie ma tej rady po prostu przekonanej. Dlatego tak to jest takie troszeczkę takie przerzucanie. Z jednej strony, drugiej tak się boksujemy. Powoli czas płynie. Kadencja miała być 4 lata. 5, teraz mamy tutaj 5 i może będzie tutaj dłużej. I myślę, że i pana burmistrza, i nas, czyli wszyscy jesteśmy z tego wyboru bezpośredniego, społeczeństwo rozliczy. I myślę, to jest najlepsze takie podsumowanie tego. A faktycznie zmian, które tutaj mamy, jest tu dużo. I ja akurat tutaj też były takie głosy, kto będzie za, kto będzie przeciw. Ja akurat pomimo moich wątpliwości zagłosuję za tym, bo trzeba tutaj do przodu tutaj iść i przyjdzie czas, że ten rok będziemy rozliczać. W przyszłym roku, czyli 2023 za 2022. Także ja też się tutaj ubolewam o tym, że to faktycznie jest te wykonanie bardzo jest niskie. Zabiorę jeszcze raz głos w punkcie 16, bo mam to w sumie wyliczone dokładnie, jak to jest ilościowo w wykonaniu tego. Także ja akurat z mojej strony będę, pomimo moich wątpliwości, zagłosuję za tymi zmianami, które są wyjątkowo duże, szerokie, bo praktycznie opisane na 8 stronach. Jest to największe zmiany chyba w historii naszego tu miasta odnośnie zmian w budżetu. A jest tego tutaj dużo, bo tak jak wiemy, sesję mamy dzisiaj, w listopadzie nie jest planowana, a rok trzeba powoli zamykać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby z państwa jeszcze zabrać głos? Ja chciałbym jeszcze zabrać głos, ponieważ tutaj odczułem, że to przytyk był ze strony pana burmistrza do mnie, że po raz kolejny pracownik SAC nie miał tu jakichś kompetencji, więc panie burmistrzu tylko powiem, że jeśli pan jest 8 rok burmistrzem i pan nie wie, czym zajmowałem się w ZOT-owskim Centrum Aktywności Społecznej, to jest bardzo słabe. Znowu wszyscy są winni, tylko nie pan dyrektor.
Tu panowie radni mówili o inwestycjach, które nie zostały zrobione lub ileś czasu już nie są wykonywane. Ja tylko wspomnę, nawiążę do boiska piłkarskiego. Na początku roku pan dyrektor zabezpieczał się pismami z organizatorami zlotu samochodów zabytkowych, który odbył się na koniec sierpnia, ponieważ był przekonany, że w tym czasie może już być kopany szpadel pod boisko. Mijają kolejne miesiące, nic się nie dzieje. Samochody ze zlotu dawno odjechały, boiska nadal nie ma, ani nie rozpoczęły się żadne prace. To jest jedno. Naprawdę chciałbym poznać obiektywne przesłanki, dlaczego wiele inwestycji nie zostało wykonanych lub nawet nie zostało rozpoczętych. Na komisjach w poniedziałek pan radny przewodniczący Roman Grzeski wskazał, że w tym roku zaledwie 5 inwestycji z 42 zostało wykonanych. 5, z czego tak naprawdę 3 to dokumentacje techniczne. Panie burmistrzu, tu pan powiedział, że w marcu został uchwalony budżet, że to była jedna z tych przesłanek. Ja tylko przypomnę, że budżet został uchwalony w terminie, dokładnie 31 stycznia. Następnie Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała wiele nieprawidłowości w projekcie budżetu, który pan przedłożył radnym i dała czas na poprawienie tych poprawek na poprawienie projektu budżetu do 22 marca. Poprawiliśmy budżet w połowie marca, 15 marca, więc proszę nie zarzucać, że to była wina radnych, że dopiero w połowie marca został uchwalony budżet IWPF. Kolejna sprawa to tak naprawdę, szanowni państwo, zasoby kadrowe, rzeczowe w Urzędzie Miejskim. Zakładając te pewne założenia, ramy budżetowe, założenia inwestycyjne, biorąc to wszystko do projektu budżetu, zakładał pan, że mając i posiadając takie, a nie inne zasoby właśnie kadrowe, rzeczowe, jest pan w stanie zrealizować ten budżet. Mamy dzisiaj październik i jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Jest to bardzo smutne i bardzo niedobre dla naszego miasta. I chciałbym tutaj jeszcze zwrócić uwagę na priorytety. W tym roku zostały wykonane takie zadania, ja też to mówiłem na komisji, ale no muszę to przypomnieć. Na przykład takie zadania jak opracowanie strategii Smart City dla miasta Złotowa, czy badania geologiczne dla Góry Wilhelma, albo śniadania biznesowe. Takie zamówienia publiczne, takie zapytania publiczne zostały wykonane. Natomiast uważam, że priorytety, według mnie przynajmniej, są zupełnie inne i miasto powinno zacząć od zupełnie innych spraw, od innych inwestycji. Jak na przykład przejścia dla pieszych, których w tym roku już wiem, że zabraknie. Jak właśnie rozpoczęcie budowy boiska na Stadionie Miejskim przy ulicy Wioślarskiej. Jak uzbrojenie terenu inwestycyjnego. Jak modernizacja budynków szkół podstawowych w ramach programu Dostępna Szkoła. Można by wymieniać jeszcze tam, powiedzmy, i zajęcia z trenerem senioralnym i tak dalej. Jest dużo tego, naprawdę. Więc w mojej opinii sytuacja naprawdę nie jest ciekawa i ja dzisiaj na pewno nie zagłosuję za tymi zmianami. Aczkolwiek oczywiście zmiany bieżące powinny być przegłosowane, natomiast z uwagi na te wszystkie wydatki majątkowe, które nie zostały wykonane lub nawet nie zostały rozpoczęte, ja nie mogę zagłosować za. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa, pan Krzysztof Żelichowski, jeszcze chciałby zabrać głos? Ja mam jeszcze takie pytanie techniczne. Czy głosowanie nad uchwałami będzie w pełnym składzie? W pełnym, tak? Dziękuję. Bo nie widzę cały czas pana radnego Piesika, dlatego się pytam. Tak, tak. Jest, ale to nie powinien się... Pan radny, ale nie zajmuje aktualnie miejsca przy naszym stole. Bardzo proszę, pan Henryk Gola. Panie przewodniczący, szanowna radna, szanowni goście. Ja może odchodząc od projektu budżetu i zmian przewidzianych na dzisiejszą sesję, ale myślę, że źle się można czuć, jeżeli się czuje wyczuwalną agresję z każdej strony. Pewne sprawy uważam w pełnym przekonaniu, że one powinny być rozstrzygane na komisjach. Sesja powinna się... Tak ja uważam. Sesja powinna się odbywać w spokojnym, normalnym, rzeczowym nastroju. Pewnie, że pewne rzeczy powinny być zasygnalizowane, zwłaszcza te, które są istotne i bardzo ważne pod względem wykonania chociażby zadań majątkowych. To rozumiem, ale wycieczki tego typu i pokrzykiwanie przy tutaj kolegi Łukasza i inne takie, przecież wiemy, że agresja werbalna
pobudza następną agresję następnych osób. Przecież to my reprezentujemy jakiś poziom jako radni tego miasta i powinniśmy z tego typu zachowań naprawdę zrezygnować. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Maciej Zając, proszę. Szanowni Państwo, panie przewodniczący, szanowni Państwo radni, zaproszeni goście. Ja tylko w tym miejscu chciałem jakby przychylić się do tego, co powiedział przede mną radny Górzewski, że na ocenę tych działań to przyjdzie czas i to tak naprawdę to nie my będziemy to oceniać, tylko mieszkańcy Złotowa. Także tutaj bym się wstrzymał z daleko idącymi jakimiś wycieczkami, o których mówił pan Henryk Gola. No niepotrzebne są tego typu sytuacje nam. Lepiej merytorycznie do tego tematu podejść i się nad tym zastanowić, jak to wszystko wygląda. Ja rozumiem troskę radnych o budżet i o to, co należałoby zrobić, czego nie zrobiliśmy. No ale proszę też pamiętać, że to tylko nie sam pan burmistrz jest w Urzędzie Miasta i to nie pan burmistrz rozstrzyga przetargi, to nie on decyduje jednoosobowo, autorytarnie, tylko ma sztab ludzi, którzy tutaj pracują w tym urzędzie i to oni nad tym pracują. Więc dajmy im szansę i nie róbmy tutaj po prostu, tak mówiąc kolokwialnie, cyrku z Rady Miasta. Dziękuję. Ktoś, pan burmistrz chciałby zabrać głos, proszę. Bo zostawiłem mu kartkę, więc przy okazji zabiorę. Ale muszę się odnieść do tego, bo ta dyskusja pozwala nam uporządkować wiedzę. Nie ma nic z tym złego. Ważne, żeby to było konstruktywne. I to państwo podejmujecie indywidualnie decyzje. Ja tylko zwracam uwagę radnym, którzy się nad tym zastanawiają i zależy im na tym, aby to miasto się rozwijało, to jak można wstrzymać się i uzasadnić czymkolwiek, uzasadnić zmiany w budżecie, że ja ich nie zrobię, a jednocześnie krzyczę, że inwestycje są niewykonane. Tu właśnie możemy dokończyć podpisanie umów. Moim pracownikom, naszym wspólnym pracownikom zejdą z biurek ważne tematy, zajmą się kolejnymi. Kiedy będą mogli dokonać zmian, podpisać umowy, rozpocząć realizację, każde z tych dodatkowych działań z każdym poszczególnym stanowiskiem się wiąże. Więc jeśli się obawiacie i zrobiliście taki na dziś dyskusję w charakterze absolutorium, gdzie mówię, ono ma miejsce w czerwcu przyszłym roku, to ta decyzja pomaga nam zbliżyć się do 100% realizacji. Więc proszę pamiętać również ten uśmiech, który tutaj słyszę, może też odebrać jakby na brak zrozumienia, kto jaką rolę wypełnia. Proszę Państwa, to jest wasz budżet. Wyście go ustanowili. Jest organ stanowiący i to było tutaj wskazane, ja to potwierdzam, bo każdy o tym wie, jak przeczyta statut. Rada stanowi. I rada stanowi do końca roku, panie przewodniczący. I niech pan nie używa tych argumentów kolejny raz, bo ma pan obowiązek jako rada uchwalić budżet do końca roku w wyjątkowych sytuacjach do końca stycznia. A do marca, to przypomnę, że już Regionalna Izba dała nam krytyczny termin, wam dała na to, aby podjąć decyzję o uchwalenie budżetu. I uchwalenie budżetu niespójnego z dokumentem strategicznym, jakim jest wieloletnia prognoza finansowa, to zrobiliśmy, ale tego nie zrobiliśmy. Nie jest żadnym narzędziem do pracy. Żadnym dla nikogo. Ja nie podejmę zobowiązania wraz z panią skarbnik, żeby wydatek taki zrealizować, kiedy mam niespójne te dokumenty. I jeśli będziecie ten temat wywoływać i będzie pan chciał zrobić pewne wrażenie profesjonalnego zorientowania się w sprawie, to muszę tutaj zareagować i powiedzieć, że Rada budżet uchwala do końca roku, w wyjątkowych sytuacjach do stycznia, już na pewno nie do marca. I dwa te dokumenty muszą być ze sobą spójne. Zmiany w budżecie w trakcie roku zbliżają nas do wykonania tych inwestycji. Więc to po prostu, żebyśmy mieli tą pełną świadomość, w jakim jesteśmy etapie. Dzięki. Dziękuję. Pan radny Krzysztof Kulasek, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Miałem się nie odzywać już w tym punkcie, ale pan burmistrz mnie wręcz zmusił do tego. Panie burmistrzu, chciałem zwrócić uwagę, że Rada przyjmuje budżet, który przygotowuje burmistrz
który jest zobowiązany burmistrz przygotować w takim układzie, który Rada może przyjąć. A Rada przyjmuje taki budżet po uzgodnieniach z burmistrzem. Jeżeli nie ma zgodności, to nigdy nie będzie przygotowany. Dlatego po raz kolejny będę mówił o tym, żeby w przyszłości było więcej rozmów, a nie tylko narzucania i szantażowania, że jak nie przyjmiecie teraz, czy jak nie zagłosujecie, to nic nie zrobimy. Przepraszam, ale naprawdę moje emocje sięgają z zenitu i nie mogę nie odezwać się w tym momencie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Jeszcze, szanowni Państwo, w tym punkcie mieliśmy autopoprawkę zgłoszoną przez pana burmistrza. Nie wiem, czy tutaj pani Starmi chciałaby jeszcze zabrać głos w kwestii tej autopoprawki. Serdecznie zapraszam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, chciałabym odczytać treść autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy miasta Złotów na 2022 rok na podstawie artykułu 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wprowadzam autopoprawkę do przedłożonego projektu zmian w uchwale budżetowej gminy miasta Złotów na rok 2022. Punkt pierwszy. W treści normatywnej uchwały budżetowej w paragrafie pierwszym, ustępie pierwszym dodaje się tiret drugi w brzmieniu: zmniejszenie dochodów majątkowych z kwoty 7 833 785 zł 4 grosze o kwotę 1 105 735 zł do kwoty 6 728 050 zł i 4 grosze. Punkt drugi. W treści normatywnej uchwały budżetowej w paragrafie pierwszym, ustępie drugim dodaje się tiret trzeci w brzmieniu: zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 20 647 545 zł i 85 groszy o kwotę 4 216 746 zł do kwoty 16 430 799 zł i 85 groszy. Pozostałe wartości pozostają bez zmiany. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do treści autopoprawki ze strony Państwa radnych? Jeśli nie ma, to przejdziemy do głosowania do przyjęcia autopoprawki burmistrza miasta Złotowa do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Oddano 15 głosów. 14 głosów za, 1 głos przeciw i nikt się nie wstrzymał. I przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok wraz z przyjętą autopoprawką. Kto z Państwa jest za? Proszę naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Oddano również 15 głosów. 10 głosów za, 1 przeciw, 4 głosy wstrzymujące się, a więc uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, ogłaszam 15-minutową przerwę.
Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, wznawiam obrady. Szanowni Państwo, w kolejnym punkcie czeka nas podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027. Otwieram dyskusję, Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, widzę, że nikt z Państwa nie chce zabrać głosu. Nie ma pytań w tym punkcie, zatem poproszę o opinię komisji. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała 2 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się. Dziękuję. Komisja Oświaty. Komisja Oświaty również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 3 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. Dziękuję. I Komisja Budżetu. Komisja Budżetu 4 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027. Czy z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, mamy problem techniczny, musimy chwilę wstrzymać się z głosowaniem.
Szanowni Państwo, wracamy do głosowania. Oddali głos wszyscy radni. 10 głosów za, 5 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt, Szanowni Państwo, to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dyskusja w tym temacie trwała na komisjach poniedziałkowych. Tam został złożony konkretny wniosek przez radnych, aby obniżyć podwyżkę stawek podatku od nieruchomości. W międzyczasie także została zgłoszona autopoprawka przez pana burmistrza. Czy panie burmistrzu, chciałby pan zabrać głos w tej kwestii? Czy pani Sarmik? Panią Sarmik, zapraszam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, drodzy mieszkańcy. W imieniu Pana Burmistrza chciałabym odczytać autopoprawkę na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Wprowadzam autopoprawkę do przedłożonego projektu w sprawie ustalania wysokości stawek podatku od nieruchomości. Punkt 1. W treści normatywnej uchwały budżetowej w paragrafie pierwszym otrzymuje brzmienie. Paragraf pierwszy ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości. Punkt pierwszy, od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części stawka proponowana wynosi 89 groszy. Przypomnę, że obecnie obowiązująca to 81 groszy. Punkt drugi, od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej proponowana stawka wynosi 23 zł. 34 grosze. Obecnie obowiązująca stawka to 21 zł. 22 grosze. I tutaj mamy punkt A, od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej wiatr, stawka 18 zł 15 groszy. Podpunkt B, od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej pomieszczeń higieniczno-sanitarnych określonych w paragrafie 2 niniejszej uchwały, stawka wynosi 20 zł i 82 grosze. Podpunkt C, od 1 metra powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie stacji paliw, banków i instytucji finansowych 28 zł 78 groszy. Szanowni Państwo, przypomnę, że to jest nowa stawka wprowadzana niniejszym projektem. Punkt trzeci, od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym proponowana stawka to 12 zł 30 groszy, obecnie obowiązująca stawka to 11 zł 18 groszy. Punkt czwarty, od 1 metra powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń proponowana stawka to 5 zł 36 groszy, obecnie obowiązująca to 4 zł 87 groszy. Punkt piąty, od 1 metra powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego, stawka proponowana to 8 zł 86 groszy. Obecnie obowiązująca to 8 zł i 5 groszy. Punkt szósty, od budowli procent ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 3 i ustęp od 3 do 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Tutaj wynosi podatek 2% od wartości budowli i to się nie zmienia. Punkt siódmy,
od 1 metra kwadratowego powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, proponowana stawka to 94 grosze, obecnie obowiązująca to 85 groszy. Następnie punkt 8 autopoprawki. Od 1 metra kwadratowego powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie stacji paliw, banków i instytucji finansowych. Stawka proponowana, nowa stawka, złoty, 1 złotówka i 16 groszy. Następny punkt autopoprawki 9. Od 1 hektara powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi pływającymi jezior i zbiorników sztucznych. Proponowana stawka to 5 zł i 28 groszy, obecnie obowiązująca to 4 zł i 80 groszy. Punkt 10. Od 1 metra powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego, proponowana stawka to 55 groszy, obecnie obowiązująca to 50 groszy. Punkt 11. Ostatnie autopoprawki. Od 1 metra kwadratowego powierzchni gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Proponowana stawka to 3 zł i 47 groszy, obecnie obowiązująca to 3 zł i 15 groszy. Pozostałe zapisy projektu uchwały pozostają bez zmian. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tego punktu ze strony pani i panów radnych? Nie widzę, jeszcze tylko odczytam treść wniosku, który został zgłoszony przez przedmiotowe komisje radnych na poniedziałkowym posiedzeniu komisji. Była to następująca treść. W każdej pozycji w obowiązujących stawkach podatku od nieruchomości w roku 2022 na rok 2023 podnieść stawki o 10% z wyłączeniem podatku od stacji paliw, banków, instytucji finansowych oraz budowli, które należy pozostawić na poziomie określonym w przedmiotowym projekcie uchwały. Szanowni Państwo, jeśli nie ma pytań, to proponuję przejść do głosowania autopoprawki pana burmistrza. Chyba że jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś zastrzeżenia, pytania. Jeśli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania nad przyjęciem autopoprawki burmistrza miasta Złotowa do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Kto z Państwa jest za? Proszę naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowali wszyscy radni. 15 głosów za. Autopoprawka została przyjęta. I przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wraz z wprowadzoną autopoprawką. Kto z Państwa jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowali wszyscy radni. 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, punkt kolejny to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? To ja pozwolę sobie zabrać głos. Może nie do samego projektu, natomiast przy okazji programu współpracy gminy miasto Złotów apeluję po raz kolejny, wcześniej na bazie interpelacji i dzisiaj również słownie do pana burmistrza, aby konkursy na sport, szczególnie na sport, ale także dla w innych tematykach był ogłaszany dużo, dużo wcześniej. Jest taka możliwość
żeby ogłaszać to w roku jeszcze aktualnym, w roku bieżącym. Dotarłem, szanowni państwo, do protokołu z konsultacji, ponieważ takie konsultacje miały miejsce pana burmistrza z organizacjami na temat rocznego programu na przyszły rok. I bardzo słusznie, organizacje podjęły dyskusję właśnie w zakresie terminu ogłaszania konkursów i zwróciły tutaj uwagę w szczególności na sport, aby te konkursy były tak organizowane, aby można było realizować zadania z dniem 1 stycznia. I tutaj w odpowiedzi w swoim stanowisku pan burmistrz wskazuje, że konkurs projektów dotyczący wsparcia rozwoju sportu na terenie gminy miasta Złotów na dany rok może zostać ogłoszony niezwłocznie po przyjęciu przez Radę Miejską w Złotowie uchwały budżetowej na rok kolejny. Uważam, że jest to oczywista nieprawda, szanowni państwo, ponieważ żeby konkurs został ogłoszony dla organizacji pozarządowych, muszą zaistnieć jakby dwie przesłanki. Pierwsza jest to program roczny współpracy z organizacjami pozarządowymi, który pewnie za chwilę się zadzieje i to dzisiaj uchwalimy. Natomiast drugą przesłanką jest projekt budżetu, który składa pan burmistrz do 15 listopada. I pewnie zgodnie pan burmistrz jest zobligowany prawem, żeby takie prowizorium budżetowe przedłożyć Radzie. Więc jeśli te dwie rzeczy będą gotowe, jak najbardziej konkurs będzie mógł zostać ogłoszony. Co więcej, tu jeszcze przywołam dwa przykłady poprzedniego pana burmistrza i obecnego pana burmistrza na temat konkursów, które są ogłaszane w zakresie sportu. Przywołam rok 2014, kiedy konkurs był ogłaszany 1 grudnia na rok 2015. Natomiast za rządów burmistrzowania obecnego pana burmistrza podam tylko pierwsze przykłady, które znalazłem z 2016. 28 listopada konkurs ogłoszony z zakresu sportu na 2017. I 29 listopada 2017, kiedy został ogłoszony konkurs na rok kolejny, na rok 2018. Więc stąd jeszcze raz apeluję, żeby konkursy były szybciej ogłaszane, bo to jest możliwe. Natomiast do samego projektu programu współpracy, pewnie tam jakieś techniczne uwagi miałbym, ale to myślę, że dzisiaj jest nie pora i nie czas, żeby wskazywać te uwagi. Uważam, że te uwagi możemy takie bardziej techniczne wskazywać na etapie konsultacji, na etapie ewaluacji tego programu, a także w momencie, kiedy się spotykamy z organizacjami pozarządowymi. I też tutaj bym apelował panią burmistrzu, jeśli można, żeby też zapraszać radnych na konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Jeśli to jest możliwe, to ja bardzo chętnie będę brał udział, bo zawsze mogę też wskazać pewne kwestie, które byłyby do rozwiązania, tak żeby organizacje pozarządowe jeszcze w sposób lepszy i bardziej, powiedzmy, przystępny mogły korzystać z naszego wspólnego budżetu, budżetu miejskiego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby z państwa zabrać głos jeszcze w tym temacie? Pan burmistrz, bardzo proszę. Szanowni państwo, więc będziemy te racje przedstawiać wielokrotnie, jak widzę. Ogłoszenie konkursu to jest jedno, a żeby móc działać, żeby organizacje mogły funkcjonować, muszą mieć pieniądze na koncie. Żeby tak się stało, trzeba podpisać umowę. Umowa, która angażuje te środki. Żeby to zrobić, trzeba mieć budżet uchwalony, więc tutaj naprawdę nic się nie zmienia. Nie mogę podpisywać zobowiązań, kiedy nie mam delegacji ku temu, bo jak nie, to narażam się na dyscyplinę finansów publicznych. Koniec dyskusji z mojej strony. Ja odpowiadam za wykonanie budżetu i mogę tutaj, możemy sobie o tym rozmawiać, ktoś ma inną wizję, ale ktoś też nie ma, żaden z was, tej odpowiedzialności, jaką ma organ wykonawczy, czyli ja z panią skarbnik, dlatego to jest ten temat. Ale oczywiście wszyscy mamy chyba wolną, tutaj tą samą wolę, aby organizacje mogły jak najwcześniej móc funkcjonować. W związku z tym zróbmy ten budżet w grudniu, jak przyzwoicie, należy to zrobić. Te konsultacje i przedstawione przeze mnie na komisji założenia są ambitne. Wskazujemy dodatkowe środki dla w tych punktach, tych obszarach, zadaniach, które bardzo dobrze się rozwijają i są organizacje zainteresowane aktywnością. Więc miejmy nadzieję, że zapinając budżet będę mógł tą propozycję przedstawioną organizacją, będziecie mogli państwo uchwalić i nie będziemy musieli tam wykonywać cięć. Także zakończmy tym może, że mamy tą wspólną wolę, ale ona leży po państwa stronie
właśnie w decyzji dotyczącej podjęcia uchwały budżetowej i umożliwienia mi podpisywania na podpisywanie umów. Jak najbardziej oczekuję wręcz udziału Państwa w konsultacjach wszelkiego rodzaju. Tutaj w ostatnim czasie mamy ich bardzo dużo. Zainteresowanie nie jest jednak wielkie z Państwa strony. Nic nie było też na przeszkodzie, żeby brać udział w tych konsultacjach, ponieważ one mają charakter otwarty i publiczny. A poza tym działacie też w stowarzyszeniach, więc wiecie o tym, że one były. Dlatego nie wiem, jak bym miał te zaproszenia zrobić indywidualnie, ale to, jak mówię, charakter otwarty jest tego i generalnie one też nie, trzeba przyznać, że nie mają nie wiadomo jakiej frekwencji. Ale to jest mocna strona naszego miasta, organizacja, więc róbmy wszystko, żeby mogli funkcjonować. Dziękuję. Ja tylko wskazuję i przypominam, że ja tu cytując wprost zapisy pana odpowiedzi, że konkurs projektów może być ogłoszony po zatwierdzeniu uchwały budżetowej. Oczywiście to nie jest prawda i jeszcze raz powtórzę. Konkursy mogą być nawet w listopadzie, w roku poprzedzającym rok, który dotyczy konkurs, mogą być ogłaszane. A co do informowania radnych, to nie wiem, może Państwo radni otrzymali taką informację o konsultacjach dla organizacji, ja osobiście nie otrzymałem, ale tutaj jeszcze jest jedna jakby kwestia do poruszenia. Tylko niech sobie znajdę. Baza organizacji pozarządowych. Tu też jest moja sugestia, żeby zaktualizować bazę organizacji pozarządowych na stronie Urzędu Miejskiego. To jest taka moja tutaj prośba. Okej, okay. Z mojej strony wszystko. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Stanisław Wełniak, proszę. Panie Burmistrzu, wobec tego proszę odpowiedzieć na pytanie, co Pan w tym roku robił z budżetem od stycznia do końca marca, kiedy on był uchwalony. No w ogóle z budżetem, bo okazuje się, że według opinii pana burmistrza nie można wydatków dokonywać na podstawie projektu budżetu, co jest nieprawdą oczywiście. Okej, dziękuję za pytanie. Panie burmistrzu, proszę. Mogę tu zaprosić pana? Dziękuję. Żeby sobie zażartować, to powiem, tuptałem w miejscu w nerwach, że tego budżetu nie ma, a mi czas płynie. A w praktyce to działaliśmy na prowizorium, bo przepisy prawa określają zakres niezbędnych wydatków, na przykład wynagrodzenia, koszty energii. Powinien pan wiedzieć takie rzeczy. Bazę, akurat panie przewodniczący, za bazę organizacji pozarządowych odpowiedzialny jest starosta. On prowadzi ewidencję. My oczywiście mamy jakiś wykaz, zwrócimy na to też uwagę. Super, dziękuję. Dziękuję bardzo. Zatem poproszę o opinię komisji. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami za. Dziękuję. Komisja Oświaty. Komisja Oświaty również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jednogłośnie 4 głosami za. Dziękuję. I Komisja Budżetu. Komisja Budżetu również 6 głosami za pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Kto z Państwa jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Oddano 15 głosów. 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na rok 2023. Otwieram dyskusję. Nie widzę pytań. Poproszę o opinię komisji. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt 5 głosami za. Dziękuję. Komisja Oświaty. Komisja Oświaty również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jednogłośnie 4 głosami za. Dziękuję. Komisja Budżetu. Komisja Budżetu również 6 głosami za pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na rok 2023. Kto z Państwa jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. 15 głosów zostało oddanych, 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Punkt kolejny to podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 30 przez 161 przez 09 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych. Czy są pytania w tym punkcie? Nie widzę. Poproszę o opinię komisji. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała, 5 głosami za. Dziękuję. Komisja Oświaty. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie 4 głosami za. Dziękuję. I Komisja Budżetu. Komisja Budżetu również 6 głosami za pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do podjęcia uchwały o zmianie uchwały nr 30 przez 161 przez 09 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych. Kto z Państwa jest za, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowali wszyscy radni. 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Punkt 15 to sprawozdanie z przebiegu Euroeco Festival 2022. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do tego punktu? Nie widzę, więc uznajemy sprawozdanie z przebiegu Euroeco Festival Złotów 2022 za przyjęte, ale jest pytanie ze strony pana radnego Stanisława Wełniaka. Proszę. To znaczy, tutaj kolega Górzewski domagał się sprawozdania finansowego. Czy to jest nieaktualne już? Tak, takie pytanie było do pana burmistrza na komisji poniedziałkowej. Pana burmistrza nie ma. Pani zastępca? Czy nie wie, nie zna pytania. Nie, bo ty żeś mówił o tym. Bardzo proszę, pan Roman Górzewski. Faktycznie tak, na połączonych komisjach ten temat poruszyłem. Z tego tutaj, co pamiętam, to była odpowiedź pana burmistrza, że będzie to wykonane do końca bieżącego, czyli do końca października, tak? Czy coś się zmieniło w tym temacie jeszcze? Czy chyba, że już ta? Tak, sprawozdanie finansowe. Nie ma na to, dzisiaj nie ma i będzie do końca miesiąca, tak? Dziękuję bardzo. Sprawozdanie zostaje przyjęte. Punkt kolejny to informacja burmistrza miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji w roku 2022. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan radny Roman Górzewski. Dziękuję bardzo. Żeby być konsekwentnym, to zabieram jeszcze tutaj chwileczkę czasu odnośnie wykonania tych zadań inwestycyjnych na rok 2022. W sumie tutaj było ich 42, z tego większość to są zadania w zakresie projektowania. I sobie tutaj pozwoliłem zrobić taką analizę tego, jak jest na dzisiaj dokładnie wykonanie tego. Jeżeli się mylę w czymś, to proszę mnie sprostować, bo tego jest dość taki szeroki materiał. W pełnym zakresie wykonano 5 zadań, to jest ulica Zamkowa, zadanie wieloletnie, dwuletnie, dach publiczny przedszkole nr 2 i 3 nadzory inwestorskie. To mają razem 5. W trakcie realizacji jest 28 zadań inwestycyjnych. Do wykonania zaplanowanych na rok 2022 jest 13. I tutaj taka prośba jednak do pana burmistrza i do poszczególnych służb, żeby się przyłożyć mocno, żeby one były wykonane jak najwięcej. Na przesunięte na rok 2023 jest aż 14 i wieloletnie prognozie finansowej zadań wieloletnie to jest rozbudowa publicznego przedszkola nr 2 w Złotowie do końca roku 2024. Brak ofert po pierwszym przetargu to są tutaj, tak jak było informowane, to są te przejścia na naszych ulicach głównych i modernizację dostosowania dla osób niepełnosprawnych w 3 szkołach podstawowych. To jest po pierwszych przetargach, to jest tego w sumie 9. Sporządzono 6 aneksów do sporządzania umów w zakresie realizacji tych zadań inwestycyjnych. Także tak by to tutaj wyglądało. Myślę, że trochę tego czasu jest, że
bardzo istotne, ważne, żeby te zadania, które są jeszcze do wykonania 2022, jest ich 13, były wykonane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Krzysztof Koronkiewicz, proszę. Ja tu mam kilka właśnie takich spraw inwestycyjnych, które mnie tak zaciekawiło. A mianowicie w punkcie 18 mamy atrakcyjna plaża miejska przy Jeziorze Zaleskim, przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z uzyskaniem zgód administracyjnych. No i tu jest tam trochę takiej opisówki, kto wygrał i tak dalej. Kwota 215 250. Ja bym chciał się spytać, no nie ma pan, a nie, jest pan burmistrz, witam pana burmistrza. Chciałbym się spytać, co się stało z tamtym projektem, co był 4 lata temu. Bo no, o ile dobrze pamiętam, też troszeczkę wtedy zapłaciliśmy, nie znam kwoty, znaczy nie pamiętam kwoty, jaka tam była, ale chyba też bliska temu tej 215 tysięcy. Przypominam sobie, że bo to była końcówka kadencji poprzedniej i przypominam sobie, jak pan mówił, że jeżeli mnie wybierzecie, to taką plażę wam stworzę. Mam już plan, pokazywał pan ten plan, w gazecie było, wszędzie, w internecie, na stronach. Tutaj właśnie trochę mnie to zdziwiło, że jest nowa jakaś koncepcja ten. Więc chciałbym się dowiedzieć, co się stało z tamtą i kto poniesie koszty. No nie wiem, czy związane z tą nową inwestycją lub starą, no bo jednak pieniążki podatników zostały wydane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która mnie tak zaciekawiła, przejrzałem wszystkie i to tutaj inwestycje tak trzy razy. Faktem, że w tym roku tych inwestycji, to tak tutaj jak już pan Roman Górzewski wspomniał, były tylko faktycznie dwie. Ale dwie rzeczy tu zauważyłem. Pierwszą rzeczą zauważyłem, że wszystkie inwestycje, które praktycznie zostały wpisane do budżetu przez radnych, to odbyły się, nie wszystkie oczywiście, ale niektóre te inwestycje było tak, że przetarg został ogłoszony, jeden i to jeden jedyny, nie odbył się z jakichś tam różnych powodów, koniec, kropka, nie ma. Inwestycje miękkie, czy tam, no miękkie przeważnie, z funduszy norweskich, to potrafiły być przetargi po kilkakrotnie. To też mnie tak trochę zastanowiło, co jest z tym spowodowane. Tak samo jak tutaj zabrakło mi tutaj opisówki, co się dzieje z inwestycją właśnie na tym swoim terenie, który reprezentuję, a mianowicie z poprzedniego roku 2021 zostało przełożone na ten rok odcinek drogi przy ulicy Chojnickiej. To już wcześniej też o tym wspominałem, która była mowa, że będzie zrobiona do czerwca. W czerwcu się pytałem, powiedział pan, że już kończycie, że lada moment będzie. Ja tu nawet nie widzę nigdzie wpisu o tym, że coś się odbyło, że był jakiś przetarg ogłoszony, czy już... Wtedy pan tłumaczył jakimiś planami i tak dalej. W tym momencie chciałbym usłyszeć, co dalej z tym inwestycją, bo znikła mi. Jak również nie zauważyłem inwestycji, to nie jest taka aż wielka, więc nie wiem, czy tu potrzebne były papiery, ale powiększenie placu zabaw na Chojnickiej 2, o której prosiliśmy, nawet z panem rozmawiałem, to znaczy pan ze mną rozmawiał, bo pan mnie wtedy zaprosił do siebie, rozmawialiśmy na ten temat. Część rzeczy z tego placu zostały wysunięte, bo obopólnie stwierdziliśmy, że nie ma sensu ich wkładać, mniej więcej zaplanowaliśmy co i no na tą chwilę faktycznie no nie ma jej ujętej, więc też chciałbym się dowiedzieć, co jest przyczyną tej. No i tak poza tym naprawdę, panie burmistrzu, chyba wpisze się pan w historię Złotowa jako pierwszy z burmistrzów, który najmniej wykonał w danym roku inwestycji. Bo powiem panu, że jako już mieszkaniec, nie jako radny, bo jako radny to może mi pan dużo wiele zarzucać i tam dalej, że jestem stronniczy, nie stronniczy i tak dalej. Ale jeżeli ja widzę jako mieszkaniec, że moje podatki idą na takie rzeczy jak hotele dla pszczół, jak idą na te miękkie rzeczy, chociaż to jest z norweskich, na jakieś śniadanka, na jakieś spotkania, na wyjazdy, na i mnóstwo papierologii, mnóstwo, dosłownie mnóstwo papierologii, bo wszystko co widzimy to projekt. To naprawdę nóż w kieszeni się otwiera, że trzeba płacić te podatki.
nawet te 10%, które no dzisiaj zagłosowaliśmy za podwyższeniem podatków, uważam, że niepotrzebne by były, bo te pieniądze nie są inwestowane w żadne inwestycje złotowskie, na które mieszkańcy czekają. A w ten rok pokazał, że w większości pieniądze, które były w urzędzie, były przeznaczane na nagrody, na dodatki i na podwyżki pensji. Także tutaj bym chciał po prostu, no, żeby pan się chociaż przynajmniej odniósł mi do tych spraw o plażę i drogę, jak również i powiększenie placu zabaw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do pana burmistrza? Jeśli nie, to proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Dziękuję. Bardzo chętnie zabiorę tutaj głos. Naprawdę można podziwiać, w jaki sposób pan przekazuje te informacje i w ogóle nie ma pan skrupułów. Nie? Ma pan, zabiera pan zdanie, ma pan to reprezentacyjne miejsce, publiczność i to meritum. Jeżeli ktoś w ten sposób przekazuje opinii publicznej informację, że hoteliki, podwyżki, nagrodzenia, pan na to wydaje, no to ja muszę się do tego odnieść. Wynagrodzenia, podwyżki, gospodarka finansowa jest w ramach budżetu, który jest zawarty na paragrafach, które uchwalaliście. Posługuje się kwotami w budżecie na wynagrodzenie pracowników, którzy się tym wszystkim zajmują, więc nie jest tak, że to jest wolny skarbiec na dole w piwnicy, którym sobie przelewam pieniądze i tak jak mi się rano ładnie wstanie, dobrze się czuję lub nie, to uważam, że daną inwestycję nie zrobię, a rozdam pieniądze potrzebującym. Więc jeżeli mamy mówić o realiach, to przejdźmy do tego, mówiąc konkretnie o plaży. Bardzo dobrze, temat plaży, dokumentacja, która została zrobiona, program funkcjonalno-użytkowy jest właśnie meritum konkretnym, który został wykorzystany jako pierwszy etap do wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej, która właśnie, jak pan tam czytał i kwotę wskazał, jest to nazwa firmy, określony termin wykonania, właśnie się projektuje plaża na podstawie tamtego dokumentu. Więc kto będzie za to płacił? Płaciliśmy my. A to zadanie, które teraz robimy z funduszy norweskich. I w ogóle takie manipulowanie, że hoteliki, czy co tam pan jeszcze powiedział, te podwyżki właśnie, moje podatki idą na śniadanka. No te pańskie śniadanka, to naprawdę niech pan kiedyś przyjdzie zobaczyć, bo już się zaczęły. I proszę zobaczyć, zapytać o opinię na przykład tych, którzy byli. No. Więc dowie się pan, jaką rolę odgrywają tego typu okazje do wymiany poglądów. I te śniadanka, oczywiście nie chodzi tu o kanapkę i jajecznicę, tylko służą w znacznie większej sprawie i finansowane to są też z funduszy norweskich. Więc wracając do plaży, projektujemy do pozwolenia na budowę te założenia, które były prezentowane wcześniej, w dokumentacji wcześniej stworzonej i będziecie państwo mieli na stole opracowaną dokumentację, możliwość zrealizowania tego zadania. Będziecie mieli okazję podjąć decyzję, czy robimy plażę i będziecie wiedzieć, ile to kosztuje. Tak? Podchodzimy do projektowanych zadań w budżecie. Więc tyle bym tytułem tego wyjaśnienia, bo to pana i interesowało. A inne zadania są w toku, są w trakcie realizacji. Tak jak powiedziałem, nie dziś jest dzień absolutorium. Niektóre zadania nie wynikają z tego, ale zapewniam pana, że są w trakcie realizacji. Jeśli chodzi o pański plac zabaw, może tutaj nie ma, ale może pan przyjść, porozmawiać, dowiedzieć się, na jakim dane zadanie jest etapie. Plac zabaw również jest realizowany, trwają tam zamówienia. Niektóre wymagają właśnie pewnych zgód, pewnych zezwoleń, więc wszystkie zadania, które państwo w budżecie wskazaliście, są traktowane tym samym priorytetem, według możliwości. Nie ma. Ja nie wiem skąd pan, jakby, ja tak nie działam, żebym rozróżniał, kto był wnioskodawcą tego zadania, to ja to zrobię tylko raz, a potem nie.
Odpowiadam za każde zawarte w budżecie zadanie i zamierzam wykonać każde z tych zadań lub Państwa uprzedzić, jakie napotykam problemy i jakie są potrzebne w związku z tym reakcje. Także nie ma takich podziałów. Jeśli coś jeszcze, mówię, nie jest zrealizowane, to będzie czas na to, żeby o tym rozmawiać, ale w tej chwili mocno prężymy siły, żeby wywiązać się z budżetu w całości. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, również uchwalamy inwestycje i pan ich po prostu nie wykonuje, jeżeli pan mówi o tych uchwalaniach przy pensjach i podwyżkach. Co do śniadanek, proszę pana, to no akurat rozmawiałem z osobami, które tam były jeden zajęty stół przy trzech przygotowanych, za które na pewno za te trzy zostały zapłacone. Tak, że to idzie z funduszy norweskich, ale myślę, że można by było to lepiej spożytkować. Miały to być śniadanka biznesowe, to samo przez się mówi, przynajmniej ja tak rozumiem, że to miały być dla biznesmenów, a wiem, że nawet pan już proponował, żeby nawet i pracownicy przychodzili, aby tylko zapełnić salę. A trzecia rzecz, no tak się zastanawiam, jakie zezwolenia są potrzebne. Proszę mnie uświadomić, bo nie mam pojęcia tutaj, więc dlatego te pytanie pada. Jakie zezwolenia są potrzebne na powiększenie placu zabaw? Na przykład o te dwie, trzy dodatkowe jakieś tam huśtawki czy coś w tym stylu. Bywa tak, że są potrzebne zezwolenie na posadowienie i trwałe związanie danego urządzenia z gruntem. To prawo budowlane określa, jeśli pan chce o tym więcej wiedzieć, to proszę porozmawiać. A no nie będę z panem wchodził w dyskusję, bo to nie ma sensu, jeśli chodzi o to, co... Niech pan przyjdzie. Niech pan przyjdzie 7 listopada na śniadanie biznesowe. Zobaczy pan, jak to wygląda, ilu jest ludzi. Niech pan przyjdzie na kolejne, które będzie w tym roku i na 6 kolejnych, które będą w przyszłym roku. I wtedy możemy porozmawiać. Drodzy Państwo, wśród zadań, które, bo ja nie pozwolę na to, żeby ta dyskusja jakby zakończyła się sprowadzeniem tych tematu ważnego dla nas, mówimy o realizacji inwestycji, poświęciliście temu dużo uwagi już wcześniej i sprowadzenie tego do hotelików i tak dalej, i śniadanek. Realizujemy bardzo ważne, różne miękkie też przedsięwzięcia, jak tu wspominane. Może ktoś z Państwa wypowiedziałby się na temat autobusu do szkół. Finansujemy dowóz dzieci do szkół. Może byście zaangażowali się w promocję tego dowozu. Do szkoły podstawowej numer 2, do szkoły podstawowej numer 3. Ze środków norweskich w tej chwili realizujemy dowozy dzieci. To jest forma pilotażowego właśnie rozeznania rynku co do tego transportu publicznego. Może byście też zwrócili uwagę, że już funkcjonuje transport dla seniorów. Jest okazja na to, żeby w kolejnej edycji, a będzie jeszcze jedna od 5 grudnia do 23, realizacji takich usług. 4 razy dla każdego seniora można zgłosić taką potrzebę, pomóc im w życiu codziennym. Może byście się zainteresowali przedsięwzięciem miękkim. Ja zwracam to uwagę, bo niektórzy myślą w kategoriach tylko twardy chodnik, budowla. To też się dzieje, ale te rzeczy mają poprawić jakość życia. Może byście się zainteresowali, tak jak radny Stanisław Wojtun zauważył problem, który dziś już okazało się, że jest tak popularny, że panie Stanisławie, wszystkie karnety się rozeszły. Ciepły posiłek, trudne czasy dla seniorów, brakuje im środków na życie. Płacą wszystkie rachunki, płacą wszystkie zobowiązania, kupują leki kosztem swojego życia, zdrowia. Więc porozumienie, które nawiązaliśmy, pozwoliło im wesprzeć. Może byśmy porozmawiali o przedszkolu numer 2, którym właśnie podpisaliśmy umowę i powstanie kolejnych 4 oddziały dla setki dzieci. To są zadania już na umowach, to są zadania, które już będą realizowane. Może byście przyszli na konsultację, którym właśnie projektant prezentował założenia do plaży, właśnie pytał. Ja zaprosiłem instytucje, WOPR, Złotowskie Centrum Aktywności, wszystkich związanych ze środowiskiem wodniaków, którzy mieli się do tego odnieść, żebyśmy zrobili dobry dokument. Na podstawie tego dokumentu zrobimy dobre inwestycje. Zjeżdżalnie, woprówkę, slipy, to wszystko mamy właśnie w trakcie uzgadniania. Może byście wzięli udział w konsultacjach dotyczących systemu ścieżek rowerowych albo badanie ruchu samochodowego w mieście. Mamy zatrudnione firmy, która nam dostarcza bardzo ciekawe dane. Pozwoli nam to lepiej planować inwestycje. Zaraz wsiadamy przecież do tego tematu.
Żeby to zrobić dobrze, trzeba byłoby wiedzieć, jakie są wyniki badań, gdzie ten ruch i obciążenie jest największe, a nie mi się wydaje, widzi mi się, mieszkańcy mówią, czyli kto? Sąsiadka, starczy, już idę z tematem na sesję. A my mamy tutaj konkretne, poparte badaniami dane. Tak, możemy projektować rzeczowy budżet. Więc zapraszam do tego, żeby brać udział w Radzie Rozwoju. Jesteście do niej zapraszani. Przedstawiamy regularnie, jakie mamy dokonania w tej chwili, na jakim jesteśmy etapie i wtedy może byłoby mniej takich jakby niepewności. Uzbrajanie terenu inwestycyjnego. Dlaczego ten teren kosztuje tyle, a tamten tyle? No to już wspominałem, że to jest całkiem inna ranga, jeśli chodzi o sieci i tak dalej. Mamy budynek, oferty złożone na budynek przyjazny środowisku, budynek komunalny ze środków norweskich. Ja to zaokrąglam, bo tam jest pomoc techniczna i tak dalej, ale 16 mieszkań, kolejny budynek. W tej chwili przekazałem TBS-owi grunt, przekazałem środki. Mogą rozpocząć nową inwestycję w okolicach Królowej Jadwigi, w terenie, który jest zaprojektowany na podzabudowę wielorodzinną. Buduje się budynek na ulicy Polnej, a już mamy tworzoną dokumentację kolejnego budynku komunalnego na ulicy Dwór Złotowski. Zachęcam Państwa do tego, żeby właśnie zainteresować przetargami, które mają, będziemy musieli powtórzyć, nie było chętnych. Na przykład właśnie opracowanie tej ekspertyzy geologicznej. Opytał Pan Radny jeden na komisji, dlaczego robimy ekspertyzę geologiczną w dokumentacji dotyczącej Parku Wilhelma. Dlatego, że teren, którym chcemy się tam zająć, jest na byłym składowisku odpadów. Żeby cokolwiek zrobić, trzeba wiedzieć, co jest w podłożu. Żeby nie było wątpliwości, czy to jest niżej, czy to jest wyżej, to trzeba właśnie te otwory zaplanować. Obszar projektowy, jakby Pan zajrzał na ten projekt, to obejmuje nie tylko górę i otoczenie, obejmuje strzelnicę i cały ten leśny nieużytek, który był kiedyś składowiskiem. Więc zabierając głos, warto by się przygotować do dyskusji. Czy chce mi przerwać? Czy są? Ja jeszcze nie skończyłem. Czy są jeszcze pytania? Tak? Kontynuuję, Pan Borys. Drodzy Państwo, musimy dokończyć sprawę oczywiście cmentarza i tym się zajmiemy. Dzięki zmianom budżetowym, po konsultacjach z użytkownikami, z operatorem cmentarza wytypowaliśmy i z Państwem częściowo się spotykaliśmy, wytypowaliśmy te newralgiczne odcinki asfaltu, które tam mają być zrobione, aby umożliwić dalszy rozwój jakby czy zabudowę, wykorzystanie cmentarza i dotarcie służb. Chciałbym powiedzieć, że na cmentarzu no, będzie też nowa instalacja oświetleniowa w trzech jakby wariantach. Oczywiście pełne oświetlenie, ale z możliwością wyłączenia połowy instalacji i całkowitego wyłączenia. W ostatnim czasie jest bardzo dużo kradzieży. To jest coś, co nie miało jeszcze na taką skalę miejsca. Pewnie też odbieracie sygnały. Więc to oświetlenie zrobimy jeszcze w tym roku i na pewno tam wprowadziliśmy doraźny monitoring, żeby móc się tym zająć. Mamy problemy z, bo nie są to same sukcesy, z odzyskaniem dokumentacji na zrobienie i jest ona niezbędna, żeby postawić panele fotowoltaiczne na tym obiekcie i przedszkolu numer 1. Więc jeżeli tylko dostaniemy tą dokumentację, zaraz będziemy poszukiwać wykonawcy, bo byłoby to zadanie, które umożliwi nam jakieś tam zejście z kosztów. Mówiliśmy o przebudowie przedszkola, o remoncie dachu. To wiecie, że nam się ta wymiana dachu na przedszkolu udała. To było trudne zadanie, ale znalezienie rozwiązań projektowych, żeby ten dach jak najniższym kosztem zrobić, już jest. Jest bezpiecznie, jest poprawiona też wentylacja. Także temat został zrobiony. No i dostępna szkoła. To jest ogromne przedsięwzięcie, które udaje nam się już realizować i znacząco zmienić wyposażenie obiektów szkolnych. Kończymy też opracowanie dokumentacji dla biblioteki. Też was to Państwo, drodzy Państwo, interesowało, więc będzie sfinansowana z funduszy norweskich dokumentacja umożliwiająca rozwój biblioteki i dostosowanie jej dla osób niepełnosprawnych. O to zabiegaliście, kiedy uchwalaliśmy budżet na ten rok. Żeby to jednak się znalazło. Jest i dokumentacja w tym roku będzie. Pomysł jest oczywiście taki, żeby sięgnąć po pieniądze zewnętrzne. Pani dyrektor ma, wie jakim źródle będzie to próbować składać i aplikować tą dokumentacją na realizację zadania.
Projektowany jest program funkcjonalno-użytkowy, czyli mówię, ta ranga dokumentu, który pozwala wystartować w przetargach w trybie zaprojektuj i wybuduj lub drugim etapie w trybie zrobienia wykonania dokumentacji technicznej na nowy obiekt użytkowy, czyli lodowiska. Projektowana jest dokumentacja rozbudowy pływalni Laguna. Więc ten etap dotyczący jakby zjeżdżalni części gastronomicznej, części spa, groty solnej również jest na etapie jakby podpisanej umowy i realizacji. Bardzo trudno było nam, jeszcze nie widzicie efektów z pomostem pływającym, ponieważ konserwator ma tam do powiedzenia jedno, a drugie wykonujemy przy tym pomoście slip umożliwiający wodowanie kajaków, ważna rzecz dla osób niepełnosprawnych. I to opóźniło opracowanie dokumentacji technicznej u starosty, wymagało operatu wodnoprawnego. To są szczegóły naszej pracy. Operat wodnoprawny należało zrobić, znowu terminy. Więc będziemy ten przetarg jeszcze w tym roku ogłaszać i to zadanie realizować. Także pokrótce, w ten sposób, tak jak powiedziałem, jesteśmy dobrej myśli, oby się udało, ale to nie są łatwe czasy. Drodzy Państwo, zrobiliśmy ulicę Zamkową, ale wiecie, że wykonawca złożył roszczenie, które uprzedzam, będzie się kończyło tym, że będziemy musieli się zmierzyć być może z dołożeniem środków do tego zadania. Prawdą jest, że było wyceniane pierwotnie na 8 ponad milionów złotych. Oferty były, konkurowały ze sobą, były na poziomie 5-600. Dostaliśmy na to dofinansowanie, rozliczyliśmy zadanie, rozpoczęła się wojna i dzisiaj te roszczenia wyglądają poważnie i poważnie do tego nie trzeba podejść, ponieważ kalkulowanie oferty wtedy, na przykład masy asfaltowej za tonę na poziomie 500 zł, później, kiedy to zostało wykonane, to była kwota 1500 zł. Więc to jest ryzyko z jednej strony, ale z drugiej nadzwyczajne okoliczności, którymi w jaki sposób trzeba się podzielić. Będziemy zabiegać o formę ugody przed sądami, ale ostatecznie skończy się to jakąś kwotą, którą również będziemy musieli pewnie przyjąć i rzetelnie to zadanie rozliczyć, no bo nikt tutaj nie jest sponsorem. Także to też uprzedzam, że przed nami atak, to myślę, że większość takich problemów nie ma. Dziękuję. Pan radny Krzysztof Koronkiewicz chciałby zadać pytanie. Panie burmistrzu, ja bym jeszcze raz prosił, bo tutaj już nawet pytałem się kolegów z boku, nie do końca wszyscy rozumiemy. To co się stało z tamtym projektem i planami plaży? Bo tutaj jest konkretnie napisane, że ma być... Ojej, straciłem to. Też tam mają być te plany. To co z tamtymi? Teraz to będą podwójnie, czy to ma być jakaś, nie wiem, poprawka z poprzedniej tej... To nie jest, tu niech pan nie przyjmuje tego jako złośliwe, tylko chciałbym się dowiedzieć, co z tamtym planem. No bo tamten plan był, nie powiem, no nie był zły, był fajny, atrakcyjny, a uatrakcyjniało plażę, a jeżeli jeszcze by była od strony zacisza, by było no już całkowicie super. Dlatego czy jest sens robienia czegoś nowego, a nie pozostać na tamtym? I no. To jest to samo założenie. Jeśli tamto się panu podobało, to właśnie jest dalej realizowane. Na podstawie tamtej koncepcji nie buduje się już plaży. To nie był dokument, na którym mógłby pan wybudować plażę. Teraz robimy dokument, który wykorzystuje wszystkie te założenia. Kształty pomostów, infrastrukturę i ta koncepcja jest przygotowywana do pozwolenia na budowę. Jesteśmy na kolejnym etapie. To nie jest inny dokument. Inne pomysły, tylko dokładnie ten na wyższym etapie przygotowanym do tego, aby uzyskać możliwość wybudowania tych obiektów. Sławomniak, proszę. Panie burmistrzu, przepraszam. Czego dotyczy zwyżka wynagrodzenia za ulicę Zamkową? Konkretnie. Poprosimy pana mecenasa. Panie przewodniczący, państwo radni, państwo burmistrze, mnie zaproszeni goście. Wykonawca zwrócił się z roszczeniem waloryzacyjnym oraz z roszczeniem o roboty dodatkowe.
ale to nie jest żadne odkrycie. To przecież roboty dodatkowe, z tego co wiem, dotyczą wykonania prac nieobjętych dokumentacją związane z wykonaniem, tu pan Wiesław może mnie poprawi, przełożenia sieci energetycznej. Gazowej nie. Czy jeszcze są pytania, szanowni państwo, w tym punkcie? Pan radny Krzysztof Kulaser, proszę. Jedno pytanie do tych stanu realizacji inwestycji. Mam pytanie tylko, ile środków, czy ma pan burmistrz taką wiedzę, ile środków z budżetu gminy musimy dołożyć do realizacji projektów realizowanych z funduszy norweskich, a ze względu na wzrost kosztów i tak dalej, czy jest znana skala, chociaż procentowo, do tych projektów, które do tej pory zostały wykonane, a bo nie mówię o tych, które będą w przyszłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana burmistrza. Panie radny, panie Krzysztofie, jeśli chodzi o fundusze norweskie, mieścimy się w tej samej puli. Robimy tylko ruchy między rozstrzygnięciami w poszczególnych zadaniach. Stąd zabieramy, bo jest takie rozstrzygnięcie, na inne przesuwamy. Proporcja tego udziału do własnego jest taka, jaką przyjęliśmy, prawda? Nic się jeszcze nie zmieniło. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania ze strony państwa radnych? Jeśli nie, to szanowni państwo, ten punkt zamykamy. Informacja burmistrza miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji na rok 2022 zostaje przyjęta. Punkt kolejny, informacja o oświadczeniach majątkowych radnych. Szanowni państwo, do 30 kwietnia tego roku radni byli zobowiązani zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym złożyć oświadczenia majątkowe do przewodniczącego Rady Miejskiej. Te oświadczenia zostały złożone, natomiast te oświadczenia dalej zostały przesłane do naczelnika Urzędu Skarbowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego do 30 października ma czas na przekazanie Radzie informacji o ewentualnych zastrzeżeniach. Do dnia dzisiejszego takiej informacji na razie nie mamy, więc pewnie ten punkt będzie także omawiany na następnej sesji planowanej. Tak, pan radny Krzysztof Koronkiewicz, proszę. Panie przewodniczący, ze względu na to, że w listopadzie nie mamy sesji, może byśmy wspólnie jakoś ustalili, bo to jednak są święta, jednym pasuje przed, drugim po, jak jakiś termin ustalić wstępnie. Tak, może by pani skarbnik też się wypowiedziała, bo to też będzie na pewno dużo papierkowych spraw. Panie radny, myślę, że oczywiście ustalimy, możemy to zrobić w najbliższym czasie, natomiast myślę, że to nie jest ten moment tu i teraz. Natomiast w najbliższym czasie możemy w ciągu tygodnia na przykład porozmawiać z przewodniczącymi klubów, z panem burmistrzem, ustalimy termin sesji grudniowej. Dobrze? Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt kolejny, szanowni państwo, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych będą udzielone na piśmie. Punkt 19, zamknięcie sesji. Porządek obrad został wyczerpany, zatem zamykam 53. sesję Rady Miejskiej w Złotowie. Dziękuję, do zobaczenia, do widzenia.